Przede wszystkim chciałem Was przywitać na Jagademy. Jeżeli nie mieliście wcześniej szansy brać udział w naszych spotkaniach, to chciałbym powiedzieć kilka słów o tym, czym w ogóle Jagademy jest. Przede wszystkim Jagademy to oddolna inicjatywa meetupów, spotkań, które organizujemy dla wszystkich. Chcemy dać możliwość rozwoju w branży IT studentom, ludziom, którzy już są programistami i pragną się rozwinąć, czy osobom, które po prostu chcą zmienić branżę, chcą się dowiedzieć czegoś nowego. Każdej takiej osobie chcemy dać szansę poznania wartościowej technologii, wartościowej techniki, nauczenia się czegoś nowego i po prostu rozwoju. Jagademy to również doświadczeni prelegenci. Staramy się zapraszać ludzi, którzy wiedzą, co robią, ludzi, którzy zjedli zęby na rzeczach, o których mówią i mówią o rzeczach, które używają na co dzień. Bardzo ważne dla nas jest też to, że dajemy Wam bezpośredni kontakt poprzez sesję Q&A. Możecie zadać pytania takie, które ciężko znaleźć odpowiedzi, pytania bezpośrednio do ekspertów, pytania, które zawsze chcieliście zadać, ale wcześniej nie było okazji. Zapraszamy Was również na naszą stronę jagademy.eu. Mamy już przygotowany cały sezon na 2022 rok. Możecie zobaczyć, jaki jest harmonogram. Jeżeli Was interesuje, kiedy konkretne spotkania będą się pojawiać, możecie tam już to znaleźć. Kolejne spotkanie już jest 9 lutego. Będziemy mówić o CAP Theorem. Jeżeli chcecie na bieżąco dostawać informacje o Jagademy, to śledźcie hashtag Jagademy na Twitterze, na LinkedIn. Dzisiaj również mamy sesję Q&A. Jak zwykle jest ona na Slido i tam właśnie na Slido możecie się zalogować, korzystając z hashtaga Jagademy_2022. To tyle ode mnie, to tyle o Jagademy. Przekazuję głos do Karola. Wielkie dzięki, Waldek, za wprowadzenie. Proszę, kolejny slajd, to jest nasz logotyp. Ja Wam w dwóch słowach chciałem opowiedzieć o dzisiejszym spotkaniu. Waldek nas wprowadził o tym, czym w ogóle jest Jagademy. Ja powiem Wam, co dzisiaj przed nami. Kiedy kończyliśmy czwartą serię, to zakończyliśmy ją z takim fajnym, dużym przytupem. Gościliśmy sławnego, popularnego w całym IT, Java Championa, nikogo innego jak Heinza Kabuca. Już wtedy wiedzieliśmy, że piątą edycję chcemy rozpocząć z równie dużym przytupem. Gdzieś tam pomiędzy naszymi rozmowami planowaliśmy na piątą edycję przygotować coś związanego z piątką. Wpadliśmy na fenomenalny pomysł takiego niecodziennego spotkania. Zaprosiliśmy grupkę wybitnych ekspertów z najróżniejszych dziedzin. Każdemu z nich daliśmy 5 minut i poprosiliśmy, żeby odpowiedzieli na hipotetyczne pytanie. Jaką radę przekazaliby sami sobie, gdyby mogli się cofnąć w czasie, ale do momentu, w którym rozpoczynają karierę? W taki oto sposób narodziła się idea tego spotkania, na którym teraz się znajdujemy. Tak jak już mówiłem, poznamy wiedzę i poznamy punkt widzenia osób z najróżniejszych dziedzin, począwszy od JVM-a, Androida, Haskella, Scali, a kończąc nawet na C-Sharpie. Każda z prezentacji, tak jak wspomniałem, potrwa dokładnie 5 minut. Zgodnie z harmonogramem planujemy przerwę w okolicach 19:55, która również potrwa 5 minut, po czym około godziny 20:30 nastąpi sesja Q&A, o której wspominał Waldek na platformie Slido. Gorąco zachęcamy do zadawania pytań, jeśli takie Wam się urodzą. Ode mnie jeszcze gorąca prośba, o której Waldek z kolei nie wspomniał, to to, żeby pytania kierować do konkretnych ekspertów. W takim razie my się z Waldkiem powoli zawijamy i na naszą wirtualną scenę zapraszamy pierwszego eksperta, pierwszą ekspertkę właściwie, czyli senior software inżynierkę w Allegro, Paulinę Sadowską. Wirtualna scena jest Twoja. Cześć, dzięki, Karol. Tylko chyba mi wycięło ci na kamerę. Okej, chyba jest dobrze. Dobra, to cześć wszystkim. Pozwólcie, że zacznę od tego, że się przedstawię. Jestem Paulina, jestem programistką Androida, tak jak już Karol wspomniał.
I pracuję jako senior mobile software engineer w Allegro. I w Allegro jestem już prawie 3 lata. Pracuję nad, w mojej ocenie, mega ciekawym projektem, ale nie chcę Wam tutaj opowiadać o rzeczach, które mi wyszły, z których jestem dumna, czy cokolwiek takiego, bo byłoby to pewnie nudne. Zamiast tego chciałabym Wam opowiedzieć o rzeczach, które zupełnie nie poszły po mojej myśli, a myślę, że bardzo pomogły mi i miały ogromny wpływ właśnie na to, gdzie jestem teraz. A mianowicie, tak jak Wam wspomniałam, w Allegro jestem prawie 3 lata już, ale po raz pierwszy do Allegro próbowałam się dostać już 5 lat temu. Pracowałam już wtedy jako programistka Androida w innej firmie i pracowałam z ludźmi o dość podobnym doświadczeniu do mojego. No i wydawało mi się, że całkiem nieźle ogarniam, bo pracowałam już wtedy jakiś tam czas w zawodzie. Rozwijałam aplikację mobilną, również e-commerce, na trochę mniejszą skalę, ale kilka tysięcy użytkowników, czy kilkaset może nawet mieliśmy. No i nawet nie byłam juniorem, ja byłam wtedy pełnoprawnym midem, więc duma była. Więc wysłałam CV do Allegro, ale też do kilku innych firm, które zajmowały się rozwojem aplikacji mobilnych w Poznaniu. Rozwiązałam parę zadań rekrutacyjnych, poszłam na parę rozmów. No i jak możecie się spodziewać, bo to nie miało być success story, tylko fail story, odpowiedź była wszędzie negatywna. No i nie będę Wam ściemniać, łatwe doświadczenie to nie było, ani fajne. Spędziłam całkiem sporo czasu robiąc te zadania rekrutacyjne, przygotowując się do rozmów, chodząc na rozmowy kwalifikacyjne. I w sumie nic mi to nie dało. Nigdzie się nie dostałam i w sumie tylko straciłam czas, nie? Na szczęście nie do końca. Wiecie, z każdej takiej rozmowy mogłam się naprawdę sporo dowiedzieć odnośnie tego, w jakich obszarach brakuje mi wiedzy. No i przede wszystkim dowiedziałam się w ogóle, że tej wiedzy rzeczywiście całkiem sporo mi jeszcze brakuje. W przypadku rozmowy rekrutacyjnej do Allegro było to też o tyle łatwiejsze, że osoba, która ze mną przeprowadzała tą rozmowę, poświęciła swój czas na przygotowanie mi feedbacku z informacjami, co mogłabym zrobić, czego mogłabym się jeszcze nauczyć. I tutaj możecie nawet zobaczyć ten autentyczny feedback mój sprzed 5 lat, w sensie feedback, który dostałam. I wiecie, nawet bez tego feedbacku byłam w stanie się dowiedzieć czegoś wartościowego z każdej rozmowy, no bo po każdej rozmowie byłam sama w stanie wytypować jakieś rzeczy, które mi nie poszły, które mi sprawiły trudność. Więc to też było bardzo wartościowe. Z feedbackiem jest po prostu troszeczkę łatwiej, bo po prostu zwracamy uwagę na to samo, co osoba, która nas rekrutowała. Ale właśnie, z Allegro dostałam taki feedback. Niestety z pozostałych firm już takiego feedbacku nie dostałam. I powiem Wam szczerze, tak z perspektywy czasu, bardzo żałuję, że nigdy nie wpadło mi do głowy, żeby o ten feedback po prostu zapytać. Być może nie z każdej firmy bym ten feedback otrzymała, ale być może w przypadku niektórych rozmów bym się czegoś nowego dowiedziała, czego mogłabym się jeszcze nauczyć, na co nie zwróciłam uwagi. No i Was bardzo zachęcam, żebyście nie powtarzali mojego błędu i o ten feedback po prostu pytali. Karol, mógłbyś mikrofon wyłączyć, bo Cię słyszę, przepraszam. To niestety nie mój, ale już wyciszam. Okej, przepraszam. W każdym razie, dobra, to co jak już się ten feedback... dostanie? Wiecie, no nie każdy feedback musi być łatwy. Nie każda też z tych rzeczy, które przeczytacie w tym feedbacku, nie musi być trafiona, nie z każdą musicie się zgadzać. Ale myślę, że warto po każdym takim feedbacku na spokojnie, na tak chłodno, zupełnie szczerze się zastanowić, no i postarać się po prostu jak najwięcej z takiego feedbacku wyciągnąć i nauczyć po prostu na przyszłość. Myślę też, że to, co pomogło mi bardzo w rozwoju mojej wiedzy, ale też właśnie rozwoju potem kariery, myślę, że była też współpraca z osobą, która była dużo bardziej doświadczona ode mnie i o dużo większej wiedzy. Bo tak jak Wam wspomniałam, na początku, jak pracowałam z ludźmi o podobnym doświadczeniu do mojego, no to niestety, ale nie zdawałam sobie nawet sprawy z tego,
jakie mam braki, a już tym bardziej jak nad nimi pracować. No i dopiero podczas współpracy z tą osobą bardziej doświadczoną ta praca nad warsztatem programistycznym nabrała takiego większego rozpędu. No ale tutaj też pamiętam, że początki nie były łatwe. I pamiętam pierwsze pull requesty, gdzie ja, wiecie, zmieniałam kilkadziesiąt plików, a kolega wystawiał mi setkę komentarzy z propozycjami poprawek. No, wiecie, trzeba było trochę zagryźć zęby, schować dumę do kieszeni, no i postarać się jak najwięcej z tego wyciągnąć, jak najwięcej dopytywać, jak najwięcej się w ten sposób po prostu nauczyć. No i dzięki temu z czasem po prostu tych komentarzy było coraz więcej, coraz mniej, zdecydowanie coraz mniej. No i teraz z perspektywy czasu właśnie się bardzo cieszę, jestem koledze wdzięczna, że ten swój czas poświęcił i pisał mi te komentarze w pull requestach, no i dzięki temu pomógł mi nauczyć się pisać lepszy kod. Dobra, to co chciałabym, żebyście z tej prezentacji zapamiętali? Pierwsza rzecz, pytajcie o feedback i korzystajcie z tego feedbacku. Czy to po rozmowie rekrutacyjnym, czy to po jakimś projekcie, czy właśnie podczas code review. Pytajcie, co można było zrobić lepiej i po prostu z tego korzystajcie, starajcie się jak najwięcej z tego nauczyć. I druga sprawa, nie bójcie się próbować. Jak trzeba, to wiele razy do skutku. Jeżeli startujecie w jakiejś rekrutacji albo spróbujecie sprawdzić się w czymś nowym i to wam nie wyjdzie, jest duża szansa, że i tak wyjdziecie na tym na plus, bo po prostu bardzo dużo się przy tym nauczycie. A tak jak wam wspomniałam, ja się do Allegro za pierwszym razem nie dostałam, rozmowa mi zupełnie nie poszła, ale nie przeszkodziło mi to w tym, żeby za drugim razem spróbować, będąc już lepiej przygotowana, no i wtedy już to po prostu poszło bez problemu. No i tego też wam życzę, żeby u was też z czasem było po prostu łatwiej. Dzięki wielkie za uwagę. Przekazuję głos do Karola, do studia. Przekazujesz go do mnie, ale też dziękujemy ci, Paulina, za bardzo inspirującą opowieść o twoich początkach. Myślę, że to jest coś, co każdy chciałby zobaczyć. A teraz przed nami Grzegorz Piwowarek, lead architect w Hazelcast i autor bloga For Comprehension. Witam was wszystkich, jestem Grzesiek i dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o dwóch rzeczach, które bardzo chciałbym przekazać sobie te naście lat temu. Jak już wiecie, piszę własnego bloga, na co dzień jestem architektem w Hazelcastie i odpowiadam za Hazelcast Clouda. Oprócz tego pod osłoną nocy szkolę, konsultuję i ogólnie staram się specjalizować jako ktoś, kto naprawia rzeczy nienaprawialne. A dzisiaj przygotowałem dla was dwie ważne rzeczy. Pierwsza rzecz to fakt, że działający kod to dopiero początek. Jak zaczynałem programowanie bardzo dawno temu, w troszeczkę niestandardowy sposób, bo wyszło to od grafiki 3D, kiedy okazało się, że manualna próba animowania z tysięcy sprite'ów ręcznie nie jest efektywną metodą, zacząłem bawić się kodem. No i jak początki były w miarę podobne jak u reszty, próbowałem rozwiązywać różne zadania, gdzie tylko się dało. I dla mnie działający kod, pojęcie było binarne. Kod albo działał, albo nie działał. Aczkolwiek dopiero później okazało się, że działający kod to dopiero początek. Bo wielu z was może myśleć, ok, wchodzą jakieś rzeczy naszej funkcji, wychodzą te, które powinny i to już koniec, a nie, no bo teraz pojawiają się dodatkowe pytania. Jak długo ten kod ma żyć? Może robimy prototyp? Może ten kod ma przeżyć 10 lat na produkcji? A może ten kod ma przeżyć bardzo długo, ale to nie my go będziemy utrzymywać? A co jeśli w nocy zaloguje się 10 razy więcej użytkowników? Czy ten kod to utrzyma? A z drugiej strony, a co jeśli napisaliśmy kod i on będzie utrzymywany nie przez 3 osoby, a przez 30? Co można by w nim zmienić, żeby ułatwić to, żeby to mogło mieć miejsce? A co jeśli ten kod utrzymywany jest przez 10 osób, ale wszystkie są juniorami? Czy napisalibyśmy ten kod w taki sam sposób, jakby ten zespół składał się z 10 ekspertów? Na te pytania warto na bieżąco zastanawiać się i szukać rozwiązań, bo sam działający kod to okazuje się, że nie wszystko.
A druga rzecz, którą chciałem wam dzisiaj przekazać, jest luźno powiązana z tym wszystkim, to już bardziej powiązane jest z samym aspektem kariery, to, że ogarniacz wygrywa z deweloperem. Co to znaczy? Cały nasz system edukacji, początki w branży, bardzo często nakierowany jest na rozwiązywanie zadań. Dostajemy taska, trzeba go rozwiązać. I w tym wszystkim gubimy dwie rzeczy. Po pierwsze, bardzo często gubimy to, czy w ogóle jest sens to zadanie rozwiązywać, czy jesteśmy świetni w sprawnym rozwiązywaniu zadań, które tak naprawdę nie musiały w ogóle być rozwiązywane. A druga sprawa to, że stajemy się taką maszynką, która przyjmuje taski, a z drugiej strony wypluwa rozwiązania. I mam z tym do czynienia non-stop. Bardzo często przychodzą do mnie ludzie, pojedynczy ludzie z zespołu, przychodzą, mówią: Grzesiek, kończą mi się taski, daj mi następne. No to ja teraz się muszę zastanowić, poszukać, wykombinować, ogarnąć coś dla nich. I to generuje mi trochę kłopotu. Zauważyłem, że w organizacjach osoby, które ogarniają, a nie tylko dowożą, a nie tylko przyjmują taski, wypluwają gotowe rozwiązania, bardzo szybko awansują i wypracowują sobie świetne pozycje. Bo ja mam w zespole kilka osób, które wiem, którym ufam i wiem, że jak coś pójdzie nie tak, to nie dość, że one same sobie znajdą zdania do roboty, to jeszcze wykonają za mnie tak naprawdę część mojej roboty. Spowodują, że to będzie prostsze. I tak powoli deweloper może stać się konsultantem, który rozwiązuje znacznie większe problemy i też za większe pieniądze. I to wszystko, co chciałem wam przekazać na dziś. Dziękuję. Wielkie dzięki, Grześku. Bardzo podoba mi się twoje tło. Nie tak bardzo jak twoja preska, która była jeszcze lepsza, natomiast tło mnie bardzo urzekło. Wielkie dzięki. Teraz przed nami Tomasz Nurkiewicz, jeden z nielicznych polskich Java Championów, CTO w firmie DevSkiller. Możecie go również kojarzyć z podcastów Around IT in 256 seconds. Scena jest twoja. Cześć, dzięki wielkie za przedstawienie. Słuchajcie, kiedy dostałem zadanie, żeby przedstawić wam jedną rzecz, którą chciałbym, żebyście sobie zapamiętali na początku waszej kariery, to wypisałem sobie te rzeczy, o których chciałbym porozmawiać. Wyszło mi ich ponad 30 i doszedłem do wniosku, że nie mam serca, żeby wybierać jedną konkretną, więc postaram się opowiedzieć o wszystkich ponad 30, a to znaczy, że mam mniej niż 10 sekund na slajd, więc niespecjalnie czekając, lecimy dalej. Słuchajcie, po pierwsze, chciałbym, żebyście się uczyli tego, co lubicie, a nie tego, co jest popularne. Uwierzcie mi, nasza branża jest bardzo, bardzo bogata i bardzo, bardzo szeroka i czego byście nie umieli, jakiej technologii, jakiego języka, jakiego frameworku, na pewno znajdziecie pracę i na pewno będzie ona wam dawała satysfakcję. Po drugie, załóżcie sobie bloga. Nieważne, że na początku nikt nie będzie go czytał i że będziecie tam pisać raz na 8 miesięcy. Niech to będzie wasz taki prywatny zbiór notatek, takie kompendium wiedzy, a może jeszcze komuś się kiedyś przyda, zawsze będziecie mogli wysłać koleżance czy koledze link, bo już kiedyś natknęliście się na taki czy inny problem. Dalej, znajdźcie sobie mentora i podpowiadam, to jest ta osoba, która ma stanowisko senior w firmie. To znaczy być seniorem, to znaczy być mentorem dla osób, które dopiero zaczynają karierę, najprostsza definicja. Nauczcie się rozmawiać z biznesem. Chodźcie na spotkania, słuchajcie, w jaki sposób biznes formułuje swoje potrzeby, jak bardzo są ze sobą sprzeczni, jak nie do końca rozumieją, ale koniec końców na tym polega nasza praca. Bo nasza praca nie polega na tym, żeby pisać kod, żeby znajdować sobie problemy i pisać kod, który je rozwiązuje, tylko żeby pisać kod rozwiązujący konkretne problemy, które ktoś już ma, a nie szukać sobie problemów i potem implementować to, co wymyśliliście. Słuchajcie, i też a propos technologii, które lubicie, nie bójcie się powiedzieć swojemu szefowi, że się nudzicie w pracy. Jest bardzo duża szansa, że znajdzie dla was inny projekt albo inny zespół. Naprawdę nie ma sensu się męczyć.
Spróbujcie wystąpić publicznie, niekoniecznie tak jak my teraz, ale już nawet wystąpienie przed koleżankami i kolegami z zespołu, żeby wytłumaczyć jakiś swój pomysł, jakąś swoją ideę, to już jest wystąpienie publiczne, nawet przed 5 osobami w trakcie obiadu. No właśnie, mówiąc o pracy w zespole, nauczcie się priorytetyzować zadania, czyli patrzeć trzeźwo, które zadania z backlogu mogą być najważniejsze dla klienta bądź dla waszego zespołu. To oznacza również, że nie każdy bug musi być naprawiony. Są takie błędy, które mogą poczekać, są takie błędy, które możecie zignorować, nawet jeżeli boli was z tego powodu serce. Czytajcie cudzy kod, czytajcie pull requesty, czytajcie kod innych aplikacji w waszej firmie, patrzcie na GitHuba, można się bardzo wiele nauczyć, także antywzorców, także z tym uważajcie. I chyba nawet ważniejsze, podpatrujcie, jak starsze koleżanki i koledzy utrzymują kod na produkcji. Co robią, kiedy coś się wywali? Jak czytają logi? Jak patrzą na metryki? Jak radzą sobie ze stresem? Bardzo, bardzo cenna lekcja. I nie bójcie się kasować kodu. Wiem, że to jest wasze dzieło, ale raczej traktujcie kod jako bagaż niż jako atut, więc im więcej kodu skasujecie, tym bardziej powinniście być szczęśliwi. I przechodząc już do technologii i do takiego mięska, Git, czyli system kontroli wersji, przydał się wam absolutnie wszędzie, więc nieważne, gdzie będziecie pracować, nauczcie się dobrze Gita i zapoznajcie się z pojęciami Continuous Integration i Continuous Deployment. Bardzo, bardzo dobra praktyka, którą warto w każdej firmie wprowadzić. Piszcie testy. Niech wasz mentor nauczy was, jak pisać dobrze testy. Testy jednostkowe, testy integracyjne. To jest absolutnie najważniejsza umiejętność jako programistki czy programisty. Odpowiadajcie też na Stack Overflow, ponieważ jednym, co innego wiedzieć, a co innego umieć opisać waszą wiedzę, zwłaszcza w języku angielskim, więc warto jest chociażby próbować, chociaż komentować, bo to jest bardzo, bardzo cenna umiejętność. Poznajcie też podstawy budowy komputerów, szczególnie jak działa procesor, jak działa system operacyjny, jak działa protokół HTTP, TCP/IP, to też są bardzo fajne i ważne, bardzo ważne umiejętności. Dalej, zrozumcie podstawy uczenia maszynowego. Mam tutaj na myśli wiedzieć, co to jest regresja liniowa czy sieć neuronowa, po to tylko, żeby to nie była dla was czarna skrzynka, a normalne narzędzie, które możecie, ale nie musicie stosować. Natomiast bardzo ważną umiejętnością, w czym byście nie programowali, to jest umiejętność skryptowania jakichś prostych rzeczy, czy to w Bashu, czy w Pythonie. Zawsze przyda się umiejętność szybkiego wydziergania jakiegoś prostego kodu. I pamiętajcie, że nudne technologie typu Java, typu JavaScript, typu .NET, one naprawdę robią robotę, więc nie zawsze musicie wskakiwać na te najpopularniejsze i najciekawsze, a wśród tych nudnych wymieniłbym SQL i JavaScript. Gdzie byście nie poszli pracować i czego byście nie robili, prędzej czy później się z nimi zetkniecie. Jeżeli chodzi o wasze środowisko pracy, bardzo, bardzo podstawowe rzeczy, nauczcie się dobrze używać swojego edytora, zainwestujcie w to, mam na myśli tutaj nauczenie się skrótów klawiszowych i unikanie myszki jak ognia, po to, żeby szybciej sobie czytać kod i żeby szybciej pisać kod. Zwykła, prosta, rzemieślnicza umiejętność. Krzesło i klawiatura, ponieważ plecy i nadgarstki macie tylko jedne, o tym też pamiętajcie. I nauczcie się czytać, nauczcie się języka angielskiego, ale nie tylko czytania, ale też, żeby umieć sklecić kilka słów i żeby umieć kilka słów napisać, to się wam na pewno przyda. I najważniejsza umiejętność, timeboxing. Jeżeli dostajecie na jakieś zadanie określony czas, albo nawet jeżeli nie dostaliście określonego czasu, to nauczcie się, żeby to zadanie nie zajmowało wam więcej czasu niż dostaliście. Mi zajęło niestety minutę dłużej, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. I na koniec książka, którą wam polecam na początku waszej kariery. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy, Tomasz. Nie no, było błyskawicznie. Z naszymi małymi obsuwami to wyrobiłeś się świetnie w czasie. Przed nami kolejny prelegent, jest nim Piotr Stap. Piotr jest Microsoft MVP. I jest również współtwórcą kursu Poznaj Kubernetesa i Poznaj Dockera. Cześć. Ponieważ na co dzień jestem architektem, mam trochę zawsze mało czasu, to trochę tą prezentację zaustresowałem, tak żebyście zobaczyli. Trochę tam, jak gdyby mogą być jakieś nieścisłości, małe, ale zupełnie się tym nie przejmujcie. To jak gdyby tylko mam nadzieję, że wszystko będzie spoko, jak gdyby wszystko się uda, zupełnie się nie przejmuję. No więc trochę słów o mnie, tak, jestem architektem z dużym doświadczeniem, byłem i w mBanku, i w Finaju, w Allegro, teraz siedzę w Demand Technology Center, to jest moje zdjęcie, jak gdyby z jakimiś ludźmi, nie?
Mam właśnie tytuł Microsoft MVP, więc tu jak gdyby wszystko jest spoko. Nie? Jak mówimy o rzeczach, o których ludzie się powinni nauczyć, no to oczywiście są technologie, nie? To w ogóle jak spatrzymy z punktu widzenia architekta, to jak gdyby no, są ważne, sprawdzone, typu .NET Framework, tak, nie, w ogóle nie mówmy o nowoczesnych typu .NET Core, jest taka rzecz jak Silverlight, na pewno żeście słyszeli, czy Flash, to w ogóle jest standard, nie? ASP.NET, ABM, Panie Boże, nie wybrałem żadnego MVC. Coś z JVM-a, to często się pojawia chyba JavaScript albo coś takiego, HTML i CSS, żeby wspierać Internet Explorer 6, SQL-a, pamiętajcie, SQL, nic więcej nie istnieje w zasadzie w ogóle. Jakiś system kontroli wersji też by się przydał, nie wiem. Kiedyś był tak super Microsoft Visual Source Safe. Standardowe zestawy systemów operacyjnych Windows 95, 98. Tam XP, Millennium, wiadomo, że też się pojawiają, nie? No i oczywiście tam Windows Server 2000, 2003 albo 2008, takie sprawdzone sobie. Tu oczywiście jeszcze coś warto było powiedzieć, jak mówiłem, trochę outsourcowałem tą prezentację i trochę, no nieważne, no ale tak czy jak pamiętajcie, żeby subskrybować, bo się dzielę nowinkami. I teraz zatrzymując się w tym miejscu, nie? W sensie jak gdyby, no na pewno żeście się zorientowali, że prezentacja nie jest do końca na poważnie. Natomiast z niej wynika kilka rzeczy. Po pierwsze rzeczy, z którymi będziecie musieli się nauczyć spotykać, tak? Które przez te prezentacje, które dzisiaj już były, na pewno też jak będą, jest to, że będziecie, to nie tylko kod, to nie tylko wytwarzanie oprogramowania, ale to między innymi bronienie swojego zdania, opowiadanie o tym, co się zrobiło, pisanie o tym, co się zrobiło. Rzeczy, na które jak gdyby ja jako informatyk nigdy nie zwracałem uwagi, albo zawsze może inaczej, jako umysł ścisły w szkole mówiłem, że tam a polski mi się do niczego nie przyda, albo angielski, dobra, angielski to mi się przyda, żebym mógł wygrać, tak? Ale to są takie rzeczy, które niestety okazują się ważne, nie? Bo nagle przychodzi jakiś konsultant, zaczyna opowiadać totalną bzdurę, a wy musicie umieć z nim podyskutować, nie? Bo wasz szef, zespół, ktokolwiek, wybierze to, co opowie ten nieszczęsny konsultant, wybierze, jak to powinno wyglądać, zamiast wysłuchania solidnych argumentów, nie? Ale argumenty pod tytułem to jest głupie, to jest beznadziejne, niestety nie działają, nie? Natomiast, żeby było jasne, powiedzenie, czy mógłbyś to wytłumaczyć, albo nie do końca rozumiem, o co ci chodzi, tego należy nauczyć się używać. To jest coś, co jest w stanie wam pomóc. Oczywiście w określony sposób. I to niestety dochodzi nie tylko kwestia mówiona, kwestia, dochodzi też kwestia pisania, czytania. I kiedy już opanujemy wywnętrzanie się, to niestety jest jeszcze druga umiejętność, którą musimy koniecznie opanować. To jest umiejętność słuchania tego, co inni mówią nam, żebyśmy byli w stanie zrozumieć, co oni próbują nam przekazać. Tak? I dalej mogli z nimi podyskutować, bo nagle przyjdzie kolega, koleżanka z na przykład takiego spotkania dzisiaj i powie, że a niech będzie, że Tomek opowiedział o tym, że trzeba używać Gita, tak, że Git to podstawa. No i teraz albo będziecie umieli to uzasadnić, podyskutować z tym osobą, nawet kiedy uważacie, że Microsoft Visual Source Safe jest ważniejszy, chociaż to była naprawdę straszna technologia, albo nie, albo odfiltrujecie albo nie. I znowu dochodzimy do tego samego. Argumentacja i tak naprawdę bronienie swojego zdania, ale także prezentowanie w sposób jasny jest podstawą wbrew pozorom naszej pracy. Niezależnie, czy rozmawiamy o technologiach, czy rozmawiamy o biznesie, czy rozmawiamy o wymaganiach, czy rozmawiamy o testach. Bo niestety w naszej branży wszystko szybko przemija, cały czas tworzymy koło na nowo, ale te pomysły, te podstawy, które wam, mam nadzieję, że zostaną, wdrożycie je sobie, przydadzą wam się przez całe życie. I to by było to, co ja sobie chciałbym przekazać dawno, dawno temu, żebym czasami nie ulegał za szybko zdaniom różnych konsultantów. Świetna prezentacja, Piotrze. Wielkie dzięki za nią. Ja się bałem trochę, jak na początku zacząłeś tak szybko mówić, to trochę się bałem, że druga prezentacja pod rząd, taka strasznie szybka, to ja już mój mózg nie wytrzyma. Całe szczęście, super, że później zwolniłeś, także ekstra.
Kolejną osobą, którą zapraszamy, jest Mirosław Zelent. Mirosław jest programistą, jest nauczycielem, jest również twórcą jednego z najpopularniejszych kanałów dotyczących IT na polskim YouTubie, czyli Pasja Informatyki. Mirku, scena jest twoja, mikrofon również. Dzięki serdecznie, dziękuję. Witam wszystkich w tą wieczorową porą. Mam nadzieję, że tutaj prezentacja jest widoczna. I będziemy powoli zaczynać. Ponieważ jestem nauczycielem, więc dużo gadam, to sobie przygotowałem taki timerek Pomodoro. Odliczam 5 minut. Nie ma lekko. Rozpoczynamy. Gdybym miał przekazać początkującemu programiście, domyślę sobie jedną radę, co by to było. Na tym slajdzie widać Buddę. Dlaczego? Bo Budda został kiedyś zapytany o to, czym jest szczęście, czyli czym jest ten stan, który naturalnie osiągamy, taki pokój ducha, nirwana, przebudzenie, czy samoświadomość, albo szczęście. Można to różnie nazywać. Jego odpowiedź była negatywna, to znaczy powiedział, nie mogę wam wskazać, czym jest szczęście, ale mogę powiedzieć, czym nie jest. Nie jest na pewno pożądaniem, przywiązaniem, nie jest dominacją, nie jest zazdrością. Udzielił odpowiedzi negatywnej, tak naprawdę dokonał analizy. Podobnie jak święty Paweł w Biblii mówi, że miłość nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, daje definicję negatywną. I ja też chciałbym tą samą mechanikę, ten sam paradygmat odnieść do tego pytania, jaką bym dał sobie radę. Chciałbym powiedzieć, czego chciałbym unikać w swojej pracy, bo to sprawi, że wszystko, co wyeliminuję, tak naprawdę pozostawi rozwój. Ten Budda jest też dzieckiem i to też nie jest przypadkowe, bo jako dzieci strasznie szybko się rozwijamy. Potrafimy się nauczyć języków, motoryki, komunikacji, czytania ruchów twarzy, mowy ciała. Mamy naturalną taką inklinację do rozwoju jako świeże systemy otwarte, jako ta sieć neuronowa, która dopiero robi ten wiring, która się uczy języków i tak szybko przyswaja informacje jak gąbka. Więc jeśli usuniemy przeszkody, to zostanie czysty rozwój, bo jako ludzie faktycznie, naturalnie, zadajemy pytania, uwielbiamy zagadki, lubimy się rozwijać i chciałbym właśnie w sposób negatywny odpowiedzieć, co nam w tym przeszkadza, w ten sposób do tego podejść. Okej, więc zacznę od taksonomii Bluma, to brzmi bardzo belwersko, ale jeżeli uczymy się czegoś nowego, to szkoła daje nam zapamiętywanie. I po pierwsze, rozwój nie jest zapamiętywaniem. Oprócz tego, że coś przyswoję, na przykład chcę się nauczyć jeździć samochodem, no nie mogę tylko uczyć się pamięciowo. Muszę jednak mimo wszystko, to, że przeczytam sobie, jak zasprzęgla się mechanizm, jak działa silnik, w jaki sposób powinienem popuszczać sprzęgło i dodawać gazu, nie poprawi mojej umiejętności, kiedy usiądę w fotelu kierowcy. W związku z czym potrzebne jest zrozumienie i zastosowanie podstawowych mechanik. Potrzebujemy też analizować wyżej, a najwyżej jest synteza i ocenianie, które no, tutaj trwają dyskusje, co jest ważniejsze. Natomiast rzeczywiście potrzebny jest pewien pakiet, nie tylko wiedza, ale też właśnie jej stosowanie. Naprawdę niezwykle istotne jest, aby stymulować się na tych wszystkich poziomach taksonomii Bluma. Jakie są trzy te najważniejsze zagrożenia, które można by usunąć, bo czas jest ograniczony na wystąpienie? Są trzy takie, które wyróżniam na podstawie 10 lat uczenia ludzi programowania. Po pierwsze, prokrastynacja. To brzmi tak bardzo coachingowo, ale jest to odkładanie w czasie. Po drugie, perfekcjonizm, który strasznie nas ogranicza. I po trzecie, przebodźcowanie, czyli uzależnienie od dopaminy, strasznie podniesiony bazowy jej poziom. No i tak, zapisałem tutaj antidotum. Aby usunąć prokrastynację ze swojego rozwoju, ze swojej pracy, trzeba wprowadzić nawyki, które zabezpieczają nas przed tym, aby się rzeczywiście zatrzymać na dłużej przed rozpoczęciem projektu. Chunking jest to taka taktyka, która polega na rozpoczynaniu projektu od razu. Nie wolno odkładać, bo tam najczęściej się zatrzymujemy rozpoczęcia projektu. Bardzo ważne jest też prowadzenie worklog'a i skupianie się na czasie i na przeprowadzeniu swojej pracy jak profesjonalista, a nie na rezultatach, nie na ich ocenie. Po prostu no, trzeba zagryźć zęby i zrobić pracę, nawet kiedy się nie chce. Perfekcjonizm z kolei jest to sytuacja, w której się uzależniamy od tego, co umiemy. Czujemy się pewnie, trochę kierujemy się pychą, bo nie lubimy wyjść poza tą strefę komfortu. Bardzo pomaga na to pokora, bardzo pomaga na to pozbycie się ego, próbowanie wyjść właśnie do również dyskusji, do udowadniania swoich racji, do wystąpień publicznych, mimo że bywa to stresujące, jak widać zresztą. Dopamina, uzależnienie od dopaminy, co może pomóc? Cyfrowy content, który konsumujemy, odsuwa nas od pracy i niestety kiedy wracamy do pracy z tak podniesionym bazowym poziomem dopaminy, hormonu, który odpowiada właśnie za
nasze przebodźcowanie, no to trzeba sobie zdać sprawę, że wracamy, ale osiągniemy na końcu tej drogi pewną satysfakcję i ten dopaminowy wystrzał ze zrealizowanego projektu. Trzeba dbać o cyfrową równowagę, o pracę głęboką, zamiast skupiania się na po prostu dystrakcjach i będąc rozrywanym przez ilości powiadomień, które nas codziennie atakują. Mamy tutaj jeszcze 5 źródeł, które dla Was przygotowałem. Jest to 5 książek, które bardzo polecam. Atomowe nawyki Jamesa Cleara, Slide Edge, książka, która można powiedzieć zmieniła moje życie, Deep Work, praca głęboka, tu już kończy się mój czas, Hiperfokusowanie się, Chris Bailey, świetna książka i Wojna sztuki, czy War of Art, wojna o sztukę. Jak sobie można te książki uzyskać? Tutaj jest link na dole do tej prezentacji, gdzie można sobie je spokojnie spisać. Na moim blogu zaś polecam 2 wystąpienia, to znaczy 2 serie, Wyprawa do Wnętrzałego i Wojownik Poeta, gdzie no, ekstensywnie opowiadam o tym, nie w 5 minut. Bardzo Wam dziękuję i gdybym miał to podsumować jednym słowem, usuń przeszkody, a rozwój przyjdzie naturalnie. Nie skupiaj się na wynikach pracy, tylko na tej drodze. Dzięki bardzo, pozdrawiam serdecznie. Dzięki Mirek, super prezentacja. Przed nami będzie teraz Adam Dubiel, żyjąca legenda Allegro, obecnie Technology and Product Director. Cześć, nazywam się Adam i nie mam prezentacji, bo miałem tylko 5 minut, chciałem się skupić na kilku ważnych rzeczach. Kiedy usłyszałem to pytanie, zacząłem się zastanawiać nad rzeczami i przyszły mi do głowy przede wszystkim rzeczy dosyć daleko od samej technologii, ale moim zdaniem też bardzo w tym wszystkim ważne. Na co dzień pracuję jako Technology Director w Allegro i zajmuję się działem Delivery Experience, więc efekty mojej pracy, mojego zespołu de facto możecie zobaczyć na przykład poprzez zielone maszyny paczkowe, czyli one-boxy, które niedawno wystartowaliśmy. Natomiast jeżeli chodzi o takie rady dla siebie samego na kilkanaście lat wstecz, to przede wszystkim zrozum siebie. I nie chodzi tu o jakieś długie filozoficzne rozkminy przed lustrem, tylko o to, żeby zacząć myśleć o sobie, o swoich wadach, zaletach, stylu myślenia, stylu działania w jakiejś strukturze. I takich modeli, które pozwalają nam to strukturyzować, jest wiele. Jest Extended Disk, Freeze, Talenty Gallupa, RMP. I każdy ma trochę inne spojrzenie na to, jak działa człowiek. Nie chodzi tutaj o to, każdy ma swoje też wady i zalety. Nie chodzi o to, który jest lepszy, ale o to, żeby zacząć w sposób ustrukturyzowany myśleć o tym, w jaki sposób my działamy i z tego wyciągać wnioski, jakie są nasze mocne, jakie są nasze słabe strony. I to, co jest ważne, patrząc na te modele, zaczniecie też patrzeć inaczej na ludzi dookoła was, na zespół, na interesariuszy. Bo jakby nie patrzeć, programowanie to gra zespołowa i te relacje się bardzo liczą. Po drugie, buduj kontekst, czyli dużo lepiej powiedzieć trochę za dużo niż za mało. Każdy z nas żyje w jakiejś swojej bańce i kiedy się komunikujemy, próbujemy te bańki przybijać. Im więcej mówimy o kontekście, im więcej tłumaczymy, co rozumiemy pod pewnymi pojęciami, tym większa szansa, że to trafi do naszego odbiorcy. Czasem te różnice widać na poziomie zespołów, ale najczęściej one się pokazują między zespołami. Kiedy ktoś mówi X i jest to zupełnie rozumiane z inną intencją w drugim zespole i to oczywiście prowadzi do jakichś, często, jeżeli nie zrozumienia, to jeszcze okej, ale niestety też czasem konfliktów. Więc budujmy kontekst, mówmy jak najwięcej i czasem nawet jeżeli się powtórzymy, to lepiej tak, niż żeby każdy wyszedł ze spotkania z niezrozumieniem tematu. Po trzecie, naucz się pisać. I pierwsze, może powinienem to ująć inaczej, zapomnij to, czego o pisaniu uczyli cię w szkole. Format, rozprawki, wstęp, rozwinięcie, zakończenie to chyba jedna z najgorszych możliwych metod strukturyzowanej komunikacji, kiedy mówimy o takim języku technicznym czy biznesowym. Zamiast tego stosujcie style pisania, jak na przykład Pyramid Principle, czyli krótkie zdania, dużo danych, jasno, wizualnie podkreślone najważniejsze rzeczy. Jeżeli jakaś myśl jest bardziej skomplikowana, wykorzystaj bullet pointy do tego, żeby ją podkreślić. Wszyscy teraz pracujemy zdalnie, wszyscy chcielibyśmy pewnie czasem wyjechać w jakąś inną strefę czasową, więc umiejętność dobrego pisania i komunikowania się w fajnej strukturze jest na wagę złota. Po trzecie, po czwarte, iteruj. I przez iterację mam na myśli zbudowanie sobie takiego otoczenia i takiego środowiska, w którym będziemy szybko dostawać feedback. Czyli w którym będziemy szybko nasze umiejętności wykorzystywać, a później dostawać feedback. Bo nie ma nic gorszego niż nauczenie się czegoś przez pół roku niewykorzystywania i po prostu ta wiedza ginie. Więc jeżeli uczymy się czegoś nowego,
wdrażajmy to na produkcję, używajmy tego na co dzień i co najważniejsze, pytajmy o feedback, jak nam idzie. To dotyczy każdej umiejętności, jaką zdobywamy. No i cóż, ostatnia, piąta rzecz, trochę parafrazując to, od czego zaczęła Paulina, jeżeli jesteś najmądrzejszy w pokoju, to zmień pokój. Czyli jeżeli nie mamy już się od kogo uczyć, nie widzimy dookoła możliwości rozwoju, jesteśmy zawsze najmądrzejsi, to może trzeba poszukać nowych źródeł wiedzy, nowego otoczenia, tak, żeby tą wiedzę zacząć na nowo zdobywać i na nowo się rozwijać. I to wszystko z mojej strony. Więc podsumowując, po pierwsze, zrozum siebie, buduj kontekst, naucz się pisać, iteruj i jeżeli jesteś najmądrzejszy w pokoju, to zmień pokój. Dzięki. Wielkie dzięki, Adamie. Super się słuchało w końcu, tak będąc w 100% skupionym na dźwięku, a nie tylko na migających obrazach. Także wielkie dzięki i zbuduję kontekst. W kontekście tego, gdyby ktoś nie zdążył zanotować rzeczy, o których mówił Adam, to całe nasze spotkanie prawdopodobnie wyląduje na platformie YouTube, na naszym kanale na Jagademy. Tym samym chciałbym zaprosić na naszą wirtualną scenę Magdę Stożek. Magda jest programistką w firmie, którą na pewno kojarzycie, czyli Software Mill, i jest programistką w Skali, co dla mnie jest już samo w sobie fenomenalnym przedsięwzięciem. Także Magdo, scena jest twoja. Dzięki. Cześć. Ja jestem programistką od 15 lat i chciałabym zacząć od historii, która wydarzyła się mniej więcej w połowie tego czasu. W 2014 chciałam zmienić pracę i chciałam koniecznie zmienić pracę na zdalną. Wtedy jeszcze to nie było tak popularne jak teraz, no ale okazało się, że jest jakaś taka fajna firma, nazywa się Software Mill, no tylko że jest jeden problem, oni tam zatrudniają tylko senior software developerów. A ja wtedy czułam się tak mocnym juniorem, ewentualnie średnim midem. No ale wszyscy mówią spróbuj, to spróbowałam. No i okazało się, że się dostałam. I to mogłoby być koniec historii, jeżeli długo i szczęśliwie, ale oprócz tego szczęścia wydarzyło się u mnie coś nieoczekiwanego. Otóż przez kolejne miesiące ja miałam w sobie wielki stres, chodziłam do tej pracy i myślałam, kurczę, ciekawe co w tej rekrutacji poszło nie tak. Ciekawe gdzie była ta dziura, że oni się nie zorientowali, że ja tak naprawdę nie jestem tym seniorem. I przecież tak strasznie dużo jeszcze nie ogarniam, nie wiem, tyle mam do nauczenia, te wszystkie dokery, wątki i tak dalej. Ciekawe, kiedy się w końcu skapną. Teraz z perspektywy czasu wiem, że to klasyczny syndrom oszusta albo the impostor syndrom. I coś takiego, jeżeli to czasami macie albo być może będziecie mieli, to jest normalne. To ma większość z nas. W branży IT jest to bardzo popularne. I generalnie im wyższe stanowisko, im bardziej odpowiedzialne, im bardziej specjalistyczne, tym większa szansa, że to się wydarzy. I teraz naturalną reakcją na to może być to, że my ukrywamy się ze swoją niewiedzą, nie pokazujemy, no bo przecież zaraz nas nakryją, więc najlepiej nic nie mówmy. Tymczasem skoro prawie wszyscy to mają i również osoby, które podziwiacie, być może czasem na to cierpią, ja proponuję zrobić coś zupełnie odwrotnego. Proponuję zagrać w otwarte karty i się do tej niewiedzy przyznawać. I pokażę wam to na trzech przykładach. Po pierwsze, załóżmy, że pracujecie nad jakimś taskiem, nad jakimś zadaniem. No i pierwszy, drugi, trzeci dzień, no strasznie trudny, strasznie ciężko wam idzie, te jakieś tam sieci w Dockerze. No i teraz macie dwie możliwości. Albo dalej sobie kisić tego taska jeszcze przez tydzień, ale nie odzywać się do nikogo, żeby przypadkiem się nie przyznać, że tego Dockera nie do końca rozumiecie. Albo otworzyć się, wyjść do kolegi, koleżanki z zespołu, powiedzieć, słuchaj, czy możemy zrobić pair programming, bo ciężko mi z tym idzie. Jeżeli tak zrobicie, jest spora szansa na to, że w 10 minut task będzie zakończony, wszystko razem uda wam się zrobić, wy się czegoś nauczycie, kolega poczuje się z tym lepiej, a wasz zespół szybciej będzie szedł do przodu. Drugi przykład, sprint planning. Wyobraźcie sobie, że siedzicie sobie na sprint planningu, jesteście być może nowi w firmie, nie za wiele wiecie jeszcze o systemie, no i zespół dyskutuje o jakichś zawiłościach i subtelnościach modułu w kontekście jakiejś historyjki. I znowu, możecie sobie siedzieć cicho, żeby się nie wydało, że nie do końca rozumiecie, o co chodzi, ale możecie też od czasu do czasu zadać jakieś pytanie. Słuchajcie, a dlaczego to tak działa? Albo czy możecie mi powiedzieć, dlaczego właściwie mówicie cały czas, że to tam reakcją na coś jest coś innego? Zróbmy krok wstecz i wytłumaczcie mi, dlaczego tak jest. I to, co się może zdarzyć i to, co mi się często zdarzało, to że w efekcie czegoś takiego nagle wywiązuje się półgodzinna dyskusja, wszyscy rozmawiają,
I okazuje się, że zespół wspólnie dochodzi do tego, że tak naprawdę ten moduł pod spodem działa zupełnie inaczej, niż im się wszystkim wydawało. I że w ogóle tą historyjkę trzeba przepisać, bo ona nie ma sensu. Trzeba wrócić do product ownera i napisać inną historyjkę. I teraz, ponieważ nie baliście się przyznać do tego, że czegoś nie rozumiecie, właśnie zaoszczędziliście waszej firmie 2 tygodnie pracy zespołu programistów 6-osobowego. I teraz trzeci kontekst, kiedy jest to korzystne, to dynamika i kultura waszego zespołu. Jakiś czas temu Google robił takie badanie, żeby przeanalizować, co wspólnego mają zespoły, które są naprawdę wybitne, czym się różnią od tych, które są tylko dobre. I okazało się, że te naprawdę wybitne zespoły mają coś takiego jak bezpieczeństwo psychologiczne. Czyli że jest to zespół, w którym można się przyznawać do błędu, można otwarcie mówić, można wychodzić z pomysłami, które niekoniecznie są mądre, ale być może są, być może nie są. I takie zespoły szybko idą do przodu, są świetne, mają świetną renomę. I teraz jeśli wy dzisiaj zapytacie o coś, ziemia się pod wami nie rozstąpi, okaże się, że jest okej, to za 2 dni wasz kolega również będzie miał odwagę do tego, żeby o coś zapytać, a w przyszłym tygodniu koleżanka nie będzie się bała wyjść z jakimś pomysłem i okaże się, że wy, mimo że jesteście być może juniorami, a być może jesteście nowi w firmie, proaktywnie wpływacie na kulturę waszego zespołu. Sprawiacie, że jesteście wszyscy coraz lepszym zespołem. Także moja propozycja i moja rada dla was na dzisiaj jest taka, że skoro generalnie wszyscy nie wiemy i trochę nasza praca polega na tym, że ciągle nam nie działa, ciągle się frustrujemy, ciągle szukamy po tych Googlach i Stack Overflowach, to nie dokładajmy sobie problemów w tym, że jeszcze będziemy próbowali to ukrywać. Tylko wyjdźmy z tym na zewnątrz, pytajmy, uczmy się, współpracujmy i dzięki temu myślę, że nie zaszkodzi wam to, nie zaszkodzi to waszemu wizerunkowi, waszej karierze, a będzie z wielką korzyścią zarówno dla waszej firmy, jak i dla waszego zespołu, jak i dla waszego rozwoju osobistego. Dzięki. Dzięki, Magda. To bardzo ważne, to co powiedziałaś i myślę, że dotyka to każdego z nas i każdy z nas się z tym spotkał. I taka życzliwość, otwartość, transparentność to jest coś, co jest absolutnie podstawą, bo dzięki temu możemy się właśnie rozwijać. Dzięki. Teraz będziemy zapraszać Kubę Naberdalika, który jest Solution Architektem, mentorem i prelegentem w Potega IT Minds. Okej, mam nadzieję, że widać prezentację, bo ja tutaj podglądu nie mam niestety na tym dziadowskim narzędziu. No to jedziemy. Taką rzeczą, która mnie najbardziej zastanawiała, jeśli chodzi o początki zwłaszcza, to była architektura i modułowość. I modularność i modułowość istnieje praktycznie wszędzie, każdy chce mieć moduły. Natomiast ja przez wiele lat rozumiałem to kompletnie źle i z tego, co oglądam dookoła, wielu ludzi tego do końca nie rozumie, więc chciałem przekazać jedną rzecz, którą mogę w 5 minut na ten temat. Mianowicie, jaka powinna być prawidłowa wielkość modułów? Bo to jest dosyć skomplikowane zagadnienie na początku, jak się wydaje. Przede wszystkim jest skomplikowane dlatego, że nikt nie podaje definicji modułu. I akurat są książki, które to definiują, ale definiują to bardzo dziwnie, wprowadzając nowe pojęcia, kwanta, nie kwanta, cudowianki. Więc to jest moja definicja modułów, ale nie twierdzę, że ona jest prawidłowa. Twierdzę, że ona mi szalenie pomaga przez te wszystkie lata, natomiast niekoniecznie sprawdza się dla każdego, ponieważ to jest pojęcie bardzo szerokie i myślę, że zależnie od branży trzeba sobie to wyrobić. Ja buduję aplikacje klasy Enterprise, wszelkiego typu mikroserwisy i tak dalej w dużych firmach, więc generalnie to mi się fantastycznie sprawdza. I teraz dwie pierwsze cechy, które są bardzo ważne dla tego, o czym będziemy rozmawiać, czyli dla wielkości takiego modułu, to jest to, że moduł przede wszystkim odpowiada za jakiś proces, nie za dane, czyli ma jedną odpowiedzialność. I to jest coś, co bardzo ciężko jest zrozumieć ludziom, zwłaszcza mi, było na samym początku, dlatego że gdzie nie spojrzę, to widzę sytuacje takie, kiedy na przykład ludzie mówią, budują sobie moduły typu na przykład user module, moduł odpowiedzialny za użytkownika. I on obsługuje różne procesy, rejestrację użytkownika, logowania i tak dalej. To jest zdecydowanie za dużo. Jeśli zaczniecie swoją aplikację budować w inny sposób, tak, gdzie dany proces jest obsługiwany przez tylko jeden moduł i moduły się komunikują ze sobą po to, żeby mieć odpowiednie dane, które są niezbędne do zakończenia tego procesu, to sytuacja się robi zdecydowanie prostsza. Ale tu, jeśli chodzi o wielkość takiego modułu, jest dosyć łatwo, dlatego że mamy 3 niezależne metody, albo inaczej punkty wejścia tak naprawdę, czy też 3 procesy, które łatwo jest zidentyfikować. A co, jeśli jest tylko jeden punkt wejścia? Jaka jest prawidłowa wielkość modułu?
No i tutaj mogę podać takie proste ćwiczenie, które bardzo pomaga zrozumieć, jak to ma działać. Wyobraźcie sobie, że macie napisać moduł, który pobiera informacje na temat kosztów na per użytkownik na cały dzień i wysyła go na koniec dnia mailem do użytkownika. I większość początkujących, a też takich midów, zaczyna od tego, że projektuje sobie jeden taki moduł, podczas kiedy seniorzy zazwyczaj kręcą nosem, coś mi tu nie pasuje, coś chyba za dużo tutaj jest odpowiedzialności. Jak o tym sensownie myśleć? Bardzo prosto. Pomyślmy sobie, jak wygląda taki algorytm do zrobienia tego i jakie obszary wiedzy są niezbędne, żeby to zaimplementować. Wymyślmy sobie nowego junior dewelopera, który nie ma pojęcia biznesowego, trzeba go nauczyć, trzeba go dosłać do czegoś, co przeczyta. No i na przykład ten algorytm mógłby wyglądać tak. Trzeba sobie pobrać z tego koszt kalkulatora koszty per user, potem należy stworzyć fakturę. A co to znaczy stworzyć fakturę? Co to jest faktura? Więc tutaj trzeba by było przeczytać dokumenty, które opisują, czym jest faktura, ustawy, przeczytać prawo podatkowe, przynajmniej podstawy się tego nauczyć, po to, żeby zrozumieć, jak prawidłowo stworzyć fakturę i jak ją policzyć. Następnie w procesie mamy stworzenie PDF-a, czyli trzeba w tym momencie łyknąć jakąś bibliotekę, która nam tworzy PDF-y, przeczytać jej dokumentację. To są rzeczy, które teoretycznie są proste, ale zajmują bardzo dużo czasu, ponieważ trzeba walczyć, szukać na Stack Overflow, tu rzeczy się przesuwają, wygląda to dramatycznie i po tygodniu mamy dopiero dobry wynik. I potem trzeba wysłać maila. No i znowu bierzemy sobie jakąś bibliotekę, Apache Camel, Spring Integration, no bo nikt się nie będzie uczył protokołu SMTP samodzielnie. Czytamy dokumentację i to czasami jest jedna linijka w tym kodzie, ale dokumentacja jest do czytania na tydzień. Więc mamy trzy zbiory wiedzy, żeby zaimplementować ten nasz invoice creator, które są od siebie kompletnie niezależne. To znaczy, to są zupełnie różne zbiory wiedzy. Gdybyśmy podzielili to na trzy moduły, to mielibyśmy sytuację, w której trzy osoby mogłyby sobie usiąść, zgodzić się na temat swoich API albo inaczej kontraktów pomiędzy tymi modułami i każda z nich mogłaby przeczytać zupełnie inny zbiór wiedzy po to, żeby móc ten swój moduł implementować. To się zawsze opłaca w momencie, kiedy mamy trzy osoby. Ale co jeśli jesteśmy jedynym deweloperem, który ma to wszystko razem zrobić? Wtedy okazuje się, że i tak to się szalenie opłaca z jednego prostego powodu. Ponieważ jeśli my będziemy mieli potem buga i będziemy musieli wejść w jakiś moduł, to będziemy musieli myśleć tylko o zbiorze wiedzy, która była niezbędna do implementacji tego pojedynczego modułu. Czyli myśleć należy o tym w ten sposób. Jeśli coś się da podzielić na dwa kawałki, gdzie do implementacji poszczególnych kawałków muszę mieć inny zbiór wiedzy, który załaduje do głowy, to warto to zrobić i to się opłaca, nawet kiedy implementuję to jako jedna osoba, bo będzie mi łatwiej. I de facto to jest opisywane jako obciążenie kognitywne albo generalnie to, co ładuje do głowy i staramy się, cała modułowość służy tylko do tego, żeby obniżyć i zmniejszyć ilość danych, które musimy wprowadzić do głowy, żeby myśleć o tym, co mamy do zaimplementowania. Czym mniej rzeczy, o których musimy myśleć naraz, tym łatwiejsza jest implementacja. I na koniec polecam kilka książek podstawowych dla architektów początkujących, dla deweloperów, w zasadzie każdy deweloper jest architektem w pewnym momencie. I gdyby ktoś miał jakieś pytania, to tu są linki. 5 minut minęło, dziękuję bardzo. Wielkie dzięki, cudownie, w czasie się zmieszczone. Świetna prezentacja. Ja bym tutaj jeszcze w ogóle dużo więcej plusów dopisał po stronie jakby zalet takiego podejścia, także świetna sprawa. Słuchajcie, jest dokładnie 55 po, więc zgodnie z harmonogramem, widzę, że Waldek tutaj gdzieś w tle puścił przerwę, odejdźcie od komputera, złapcie jakąś szklankę wody, złapcie łyk świeżego powietrza i spotykamy się za 5 minut. Do usłyszenia. A jeśli ktoś jeszcze nie odszedł do komputera, to gorąco zapraszamy do zadawania pytań na Slido. Przyznam szczerze, że nie wiem, czy u was też był taki gong, ale skończyła się nam właśnie przerwa. Następny będzie występował Jakub Kutkowski, który przyszedł do nas z świata C-Sharpa, jest Microsoft MVP, jest również Principal Engineerem w firmie Mambu. Cześć, dzięki. A tak dla śmiesznej rzeczy, przyszedłem z świata C-Sharpowego, jestem Principal Engineer w firmie Mambu, która jest Java House, znaczy ma produkt w Javie napisany, więc prawie idealnie trafiłem z tego, co widzę. Ja tu przyszedłem myślałem, że będę pierwszą osobą, która nie ma slajdów, a się okazuje, że nie, jestem drugą osobą, bardzo się z tego powodu cieszę. Ja przychodzę trochę z innym może przekazem. Pierwsza sprawa jest taka, że jakbym miał usłyszeć jakąkolwiek radę od siebie z przeszłości, do siebie z przeszłości, to pewnie nigdy bym jej nie posłuchał. Znając siebie, absolutnie by to przeszło, więc
to tak tylko mówię, że mam jakieś takie dziwne wrażenie, że jak te osoby z góry do nas przychodzą i do nas coś mówią mądrego, to przynajmniej ja wiem, że ze swojej perspektywy pewnie bym nic mnie do mnie nie dotarło. Sam bym musiał się tego nauczyć lub sam bym musiał tego doświadczyć, żeby tak naprawdę coś u mnie utkwiło. Ale to, co tak mnie zawsze, bym powiedział, męczyło w całym tym całym moim życiu, jest, jak to jest, że niektórym się udaje, a drugim się nie udaje. I jak tak popatrzyłem na swoją całą karierę, to muszę powiedzieć, że w niej bardzo dużo w niej to było szczęście. I to był szczęście przypadek, można by tak powiedzieć, który mogę sklasyfikować na dwa razy. Jedno takie kompletnie przypadkowe, po prostu miałem farta, kompletnie bez ściemy, aplikowałem na przykład do firmy Microsoft, przechodziłem przez interview, ktoś się potem pytał, czy ta osoba przeszła, ktoś odpowiedział, że tak, przeszła, się okazało, że w ogóle ze mną nie rozmawiał, tak? Więc dostałem się do Microsoft swojego czasu, nie przechodząc procesu interwiu pełnego, bo po prostu ktoś przegapił, że miał ze mną porozmawiać i powiedział, że ze mną porozmawiał. Fart, kompletnie przypadek, kompletny przypadek. Z drugiej strony są takie szczęścia, na które można zapracować, czyli budować sobie tak zwany lejek. I to, co takim szczęście budowania lejka, to jest mniej więcej to wszystko, to, o czym tutaj mówimy lub żeśmy do tej pory mówili lub będziemy tak samo jeszcze mówić, z tego co się orientuję. No i taki jeden z największych przypadków to jeden z moich największych kontraktów, który kiedykolwiek w życiu uzyskałem, był spowodowany jednym komentarzem na forum sprzed 10 lat. Dlaczego ten komentarz? Jak się okazało po tym, jak już zostałem zatrudniony do kontraktu i przeszedłem cały proces interwiu, to się okazało, że ktoś znalazł mnie, że CTO znalazł mnie poprzez ten komentarz, który kompletnie, ja w ogóle nawet nie wiem na jakim forum, gdzie on był podany, gdzie ja go zapisałem i jaka była treść pytania, jaka była treść odpowiedzi, spowodował, że się do mnie CTO bezpośrednio odezwał, że chciałby mnie zatrudnić w roli kontraktora dla swojej firmy. To był jeden z takich przypadków. Inny przypadek, kompletnie przypadkowy, napisałem jeden plugin do SharePointa swojego czasu, bardzo dawno temu. I byłem w sytuacji w Polsce, że odszedłem z jednej roboty, po prostu miałem jej dość. Miałem bardzo dużego niefarta z drugą robotą, bo ktoś zmienił po 4 miesiącach kompletnie wymagania i powiedział, że mi nie zapłaci za to, co napisałem. I w tym momencie nagle się ni stąd, ni zowąd odzywa do mnie Irlandia, mówiąc, słuchaj, miałeś taki fajny plugin do SharePointa, może chciałbyś przyjechać do nas popracować. Więc ja to nazywam szczęściem, bo to nie jest coś, za co ja zapracowałem fizycznie. Nie uważam, że ja tego szukałem, nie uważam, żebym tak samo się o coś starał. Wiem tylko jedno, że budowałem w różny sposób lejki, które powodowały, że większa część albo więcej ludzi była w stanie zobaczyć, że ja coś robię i w ten sposób na mnie natrafić, zwiększając moją szansę w przyszłości na to, że coś dobrego, fajnego się wydarzy. I ja to po prostu nazywam szczęściem, które się wydarza i które powoduje, że komuś się coś udaje lub nie udaje. I z mojej perspektywy bez tego ja bym w życiu pewnie, jakbym nie miał tego szczęścia lub nie budował tego, pewnie bym nie doszedł w tym miejscu w karierze, gdzie jestem. Bo to szczęście pchało mnie momentami do projektów lub do firm, które powodowały, że dawały mi one rozwój. I potem można powiedzieć, ok, miałem szczęście, potem zapracowałem na to, żeby mieć dobrze, zbudowałem kolejny lejek większy i dzięki temu budowałem coraz więcej, większą szansę na to, że w przyszłości mi się coś uda. Więc jeżeli bym miał cokolwiek wam powiedzieć, to, że jeżeli wam się nie udaje lub nie wiecie, dlaczego wam się udaje, ja nigdy się nie dostałem do Google'a, nigdy się nie dostanę do Google'a, nie ma pewnie szans, chyba że będę mieć jakiegoś farta i ktoś przegapi interwiu. Jeżeli wam się po prostu coś nie udaje fizycznie, nie przejmujcie się tym, bo może to jest nie ten moment, nie ten czas. Fajnie, że żeście spróbowali, fajnie, żeście się pokazali, pora za to zbudować swój lejek, który się będzie rozszerzał i to spowoduje, że w którymś momencie to zaowocuje. Gdzieś jakiś trybik zatrybi i będziecie mieć dużo łatwiej i dużo szybciej coś możecie gdzieś dostać lub coś uzyskać. I to byłoby tyle, na tyle. 5 minut czasu minęło. Ja bardzo dziękuję. Pozostaję do pytań pewnie później. Dzięki. Wielkie dzięki Jakubie. Świetna sprawa, mi się strasznie buzia cieszyła od momentu, w którym opowiedziałeś anegdotkę o interwiu w Microsoftie. Świetna sprawa i świetnie, że ktoś mówi głośno, że nie zawsze szczęście to tylko czysty fart, tylko ten lejek, o którym mówiłeś, to super sprawa. W takim razie kolejnym prelegentem dzisiaj jest Sławek Sobutka. Sławek jest trenerem, wykładowcą i założycielem
takiej firmy, którą możecie kojarzyć, czyli Bottegi IT Minds. Sławek, mikrofon, scena jest twoja. Cześć. No w sumie ja nie wiem, co ja mogę dodać. Po ostatniej prezentacji, po poprzedniej, po Adamie, powiem w sumie to samo, ale chyba swoimi słowami. Więc moja rada byłaby taka, zostań magiem. Magiem w sensie taką osobą, która rozumie, jak to wszystko działa, jak działają pod spodem frameworki, narzędzia i co ważne, dlaczego tak działają. Teraz dlaczego taka rada? Po pierwsze, nie będziesz mieć wcale dużej konkurencji. Moja obserwacja osoby, która zajmuje się dydaktyką, niewiele chętnych jest do tego, żeby zrozumieć, jak to wszystko działa pod maską. Po drugie, to wcale nie jest takie trudne, jak się może wydawać. Wystarczy przeczytać sobie książkę Wzorce architektury Enterprise i okazuje się, że każdy framework jest tak naprawdę na nich zbudowany. Się może inaczej nazywają, ale nic nowego nie ma. Od iluś tam lat się nie powiem. Znaczy prawie nic nowego, ważnego. Dalej książka o wzorcach integracyjnych. Będziesz rozumieć, o co chodzi w tych systemach rozproszonych i dzięki temu, że rozumiesz pryncypia, będziesz się szybciej i łatwiej uczyć nowych rzeczy. I po trzecie, to jest bardzo ważne, bo szybko, będąc takim magiem, który rozumie, jak to wszystko działa pod spodem, staniesz się taką specjalną osobą, z której zdaniem wszyscy, a prawie wszyscy się liczą. Już na samym początku kariery będą do ciebie pytać, podchodzić i pytać, będziesz tym, kto objaśnia, kto rozumie całą tą magię pod spodem, wie, dlaczego coś na przykład nie działa. Teraz, po co to jest? No da ci to moc sprawczą, czyli szybko będziesz dopuszczony czy dopuszczana do podejmowania decyzji. Masz mieć większą sprawczość i możesz weryfikować swoje pomysły. To nie tylko własnoręcznie, ale będziesz mieć być może zespół pod sobą, gdzie równolegle kilka osób będzie pracować, żeby szybko zweryfikować twoje nowe pomysły. Teraz taka gwiazdka przy tym wszystkim. Wybierając te tematy, w których chcesz być tym magiem, który się specjalizuje, w jak to wszystko pod spodem działa, nie kierowałbym się osobiście w jakieś takie turbo nisze typu optymalizacja JVM. Ona jest super ważna, ja to rozumiem, no ale wtedy będziesz magiem takim, z którym nikt nie rozmawia, bo nikt nie może ciebie zrozumieć. Raczej wybierałbym rzeczy, które są po prostu takie powszechne, mainstreamowe wokół ciebie. Frameworki, już nie będę wymieniał nazw typu Spring i Hibernate. Nie mówię, czy są fajne, czy nie są fajne, o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że to jest powszechne, zrozum, jak to działa pod spodem, bo naprawdę niewielu młodych ludzi to rozumie i da ci mega przewagę. Ale druga ważna rzecz, taki mag potrafi się biegle komunikować. Odnoszę się do tego, co mówił Adam. To jest bardzo ważne. Wielu młodych ludzi, których obserwuję, nie potrafi nawet zadać pytania, tak żeby ktoś mógł zrozumieć tą osobę. Bardzo często jest problem z tym, żeby zrozumieć, że ktoś inny ma w głowie coś innego niż twój rozmówca. Używamy zaimków. No i ten z tego, tym i tutaj, tam przesyła, ale którego? Ja nie mam dostępu do ciebie. Więc bardzo ważne, żeby umieć się postawić w butach tej osoby, z którą rozmawiasz. Inaczej będziemy otorbieni. Wiecie, taki torbiel ciele, który się jak tam coś tam jest rana, to się otorbia to, co jest niechciane. Więc rada jest taka, pisz na przykład bloga. W blogu nie chodzi o to, żeby ktoś go czytał. Nikt nie będzie go czytał, serio, jest tego za dużo. To jest narzędzie dla ciebie, rodzaj takiej piaskownicy poligonu, żeby ćwiczyć sobie formułowanie myśli, ponieważ w pisaniu chodzi o to, że pisanie jest techniką wspomagającą formułowanie myśli, pisanie i rysowanie. I tak jak Adam mówił, nie chodzi o to, żeby, wiecie, pisać tak, jak pani od polskiego w szkole uczyła. Najpierw myślimy, zmóżdżamy się, a później wypróżniamy się na kartkę. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że w trakcie pisania i rysowania ewoluują nasze myśli, zmieniamy je, będziemy myśleć inaczej. To jest bardzo fajne narzędzie, które pomaga. Z czasem możecie się go pozbywać w niektórych momentach, a czy nie w każdych, bo mamy to już dobrze przemyślane, ale bez tego naprawdę będzie ciężko coś nietrywialnego w głowie sobie zbudować. Oprócz tego każda kompetencja miękka na początku będzie robić ogromną różnicę, dawać ogromny postęp. Po co? Po to, że z czasem będzie stawać się partnerem dla biznesu, a nie tylko anonimowym członkiem brygady remontowo-wyburzeniowo-akrobatycznej z uprawnieniami saperskimi. Ale oczywiście nie jest to droga dla każdego, nie każdy chce poświęcać czas i stać się magiem i to jest dobrze, bo zbyt duża ilość magów na metr kwadratowy open space oczywiście w niczym nie pomaga. I poprzez to otworzy się przed tobą droga lidera technicznego. Nie lidera zespołu, tylko lidera technicznego, takiej osoby, która decyduje. To jest nieuniknione, no bo 1 na 5 osób musi grać taką rolę, prędzej czy później. Więc dzięki temu treningowi to będzie łatwe, a czasem nawet przyjemne. I taka nadrzędna zasada, to o czym mówił Kuba, to nazywam stożkiem możliwości. Każda decyzja w życiu powinna ci poszerzać, a nie zawężać stożek możliwości. Wybór technologii, które się uczysz, miejsca, gdzie pracujesz, powinien dać ci kolejne możliwości, a nie ich zmniejszać. Ponieważ
No jedna z definicji inteligencji mówi, że jest to taka siła, która zmierza do tego, żeby poszerzać stworzyć możliwości. Jak masz więcej możliwości, to zawsze możesz zmienić sytuację, w której jesteś. Jeżeli przestanie ci się podobać dane miejsce z różnych względów, możesz je łatwo zmienić. I z tym chciałbym was zostawić. Dzięki, Sławek. Myślę, że dodałeś coś nowego do tych świetnych prezentacji i zrobiłeś to w swój wyjątkowy sposób. Przed nami teraz będzie Kuba Pilimon, Principal Technologist w Pivotal i kontrybutor do repozytorium DDD by Examples. Cześć. Widać slajdy? Jeszcze nie widać. Teraz widać. Widać slajdy. Muszę zmienić bio, bo jak Pivotala wykupiło VMware, to zdegradowali mnie do Staff Technologist, więc okłamałem was w bio. Czy nie wiem, skąd się wzięliście, więc pewnie jakaś stara po prostu. Już nie jestem Principal po wykupu, po acquisition, tak się ładnie mówi, zostało to zmienione. Wszyscy poszli o jeden stopień w dół. Korporacyjne gierki. Ja to w ogóle mam gorzej. Zauważyłem, że im dalej jestem tutaj z wami dzisiaj, to tym mniej można dodać od siebie. Więc pewnie każdy kolejny prelegent ma gorzej. A i tak zastanawiałem się dzisiaj rano, co chciałbym powiedzieć na przykład sobie, tak 10 lat temu, czyli do Kuby, który miał 22 lata. Doszedłem do bolesnego wniosku, doszedłem naprawdę do bolesnego wniosku, że nie wiem, czy to ma znaczenie. Nie wiem, czy ten 22-latek w ogóle miałby jakiekolwiek doświadczenie odnośne, żeby posłuchać tego, co mam teraz do powiedzenia i mam nadzieję, że powiem o sobie to samo za 10 lat. Myślałem trochę, żeby wam poopowiadać o modularyzacji, bo dużo tego robię, albo o refaktoryzacji, bo czasem na misjach ratunkowych zajmuję się właśnie refaktoryzacją systemów takich sporych, których używa każdy Polak. Ale nie tych rządowych, jakby co. Ale nie wiem, czy na co dzień dotykacie takich tematów i to będzie coś, co w czym będziecie mogli się zasocjować. Więc pomyślałem, żeby porozmawiać z wami o czymś innym. O tym, jak z mojego punktu widzenia warto podchodzić do nauki, do takich programistycznych i zawodowych okazji, w cudzysłowie. Bo wydaje mi się, że to będzie coś, co dotyczyć was będzie zawsze. W tej branży przynajmniej. Teraz możesz sobie myśleć o nauce TDD, BDD, DDD, agregatach, circuit breakerach, mikroserwisach, kontraktach, testach mutacyjnych, programowaniu reaktywnym, monadach, event sourcingach i innych buzzwordach. Możesz się tego uczyć. Co więcej, być może nawet możesz to ogarnąć w jakiś sposób. Możesz się na ten temat wypowiedzieć. Możesz nawet czuć presję, że wszyscy dookoła to wiedzą i ty też musisz to znać. Więc może będziesz chciał lub chciała szukać takiej pracy, która pozwoli ci wykorzystywać to wszystko. Oczywiście to będzie na papierze, bo wydaje ci się, że będziesz to wszystko mógł czy mogła stosować. Możesz to robić. Możesz też czytać książki i nauczyć się tego na takim poziomie teoretycznym, żeby przebrnąć przez rozmowę kwalifikacyjną. Ja tak robiłem wiele lat. Teraz pytanie brzmi tylko, co to za wiedza? Co mi to da tak naprawdę? Jaki problem to rozwiązuje? I moja taka heurystyka na naukę czegoś, to jest właśnie zadanie sobie pytanie, jaki problem rozwiązuje rzecz, której się uczę? Nie ucz się czegoś, jeśli nie wiesz, jaka jest odpowiedź na to pytanie. Dlaczego? Bo to wiedza ulotna, ona nie zostanie ci w głowie. Nie zmapujesz jej do problemu, który już rozumiesz. Wszystko to, co wymieniałem dwa slajdy wcześniej, te wszystkie piękne buzzwordy, to rozwiązania. Rozwiązanie jakichś problemów, czyli ważna rzecz. Nie ucz się czegoś, dopóki nie wiesz, jaki problem to rozwiązuje, bo to z głowy zniknie. To jest dobre na rozmowę kwalifikacyjną, ale potem zostaje. Nie zostaje. Na przykład, jaki problem rozwiązuje dependency injection? Można mówić o testowalności, separacji logiki powiązań i takiej orkiestracji od logiki biznesowej. To jest taka książkowa odpowiedź. I teraz ważne pytanie. Czy ja mam doświadczenie odnośne z tego? Czy ja rozumiem, co to znaczy nietestowalny kod? Czy poczułem ten ból? Jak mam to zrozumieć, dependency injection, skoro nie miałem ekspozycji na ten problem? Mogę zrozumieć na poziomie teoretycznym. To jest taka wiedza, wiecie, anegdotyczna potem. Mogę jej używać z deweloperami przy piwie, żeby mądrze wyglądać i wyjść na tego, który wie wszystko o wszystkim. Przy piwie albo na rozmowie rekrutacyjnej właśnie. Czyli najpierw musiałbym zobaczyć, jak boli mnie ten nietestowalny kod. I dlaczego mnie boli? I jakie są inne problemy, inne problemy, które wprowadzę moim rozwiązaniem? Jakiś kontener najprawdopodobniej zależności. Ktoś to musi robić przecież. Ktoś musi rozumieć, jak to działa. Chyba, że robisz to ręcznie. W mniejszej skali będzie nawet pewnie wskazane. Jaki problem to rozwiązuje, a jaki wprowadza. Nie ucz się pojęć. Nie ucz się samych buzzwordów. Teraz ktoś pomyśli, ale jak to? Przecież one się przydają właśnie na rozmowach kwalifikacyjnych, żeby dostać robotę marzeń. Tak.
przydadzą się na wielu, nie na wszystkich rozmowach kwalifikacyjnych, nie na każdej. Warto zastanowić się o takich okazjach w życiu. Czy ja chcę pracować w miejscu, gdzie bardziej od zrozumienia liczy się to, czy pamiętam faktycznie te formułki? Heurystyka do nauki? Jaki problem to rozwiązuje? Czy znam ten problem? Jeśli nie, najpierw go muszę zrozumieć i zastosować jedno z wielu różnych rozwiązań. Wtedy mogę się tego uczyć. Mapa problemu przypnie mi się do mapy rozwiązania w głowie i wiedza będzie mniej ulotna. Co do okazji, to wiecie, w naszym życiu programistek, programistów pojawia się ich bardzo dużo, dużo ofert na przeróżne stanowiska. Takie banalne pytanie. Czy ta okazja, stanowisko, pozycja, awans, firma X da mi możliwość, głupie pytanie, wiem, rozwiązywania problemów, cokolwiek to znaczy. Czy da mi taką możliwość? Nie chodzi mi, wiecie, o dowolność w działaniu, taką, że mam kompletną swobodę w tym, co robię, ale warto zorientować się, co ja będę naprawdę tam robić, jaki będę mieć wpływ, czy jakikolwiek. Nie mogę zadać pytania rekruterowi, czy będę rozwiązywać problemy, bo wiadomo, że odpowie, że tak. Ale mogę zadać pytania typu, jakich technik używacie, żeby rozwiązać problem X? Jakie inne rozważaliście? Kto podejmuje decyzje? Czy ja będę mieć sprawczość? Taką, wiecie, sprawczość być może nie na poziomie całej architektury, ale nawet lokalną, ja to nazywam lokalną sprawczością. Odpowiedzialność za moduł, klasę, rekomendacje. Czy przeciwna strona? Czy mam wygląd tabelek w bazie, który dostaję od enterprise architekta? Nauki wtedy jest zero. Jest praca odtwórcza, a nie twórca. Twórcza. Mogę się uczyć też frameworków, narzędzi. Być może chcę być ninją, który potrafi zrobić wszystko w Kafce. Wydaje mi się, że to jest OK. Ludzie przychodzą do ciebie z konkretnym problemem. Wyskaluj mi to do X na sekundę. Umiesz to robić. Bywasz w firmie 3-4 miesiące, idziesz do innej. Jesteś od tego mistrzem. Tacy ludzie też są potrzebni. Co więcej, ludzie, którzy chcą pracować w niszy, na przykład jak COBOL, bardzo szybko znajdą robotę i też będą pewnie nieźle zarabiać, jeżeli ktoś optymalizuje się pod względem pieniądza. Inna okazja dla innych osób. Może chcesz być bliżej biznesu. Wtedy budujesz taką drugą odnogę swoich kompetencji. Nie tylko programujesz, ale stajesz się partnerem. Tylko wtedy musisz umieć rozmawiać, komunikować się, przydawać myśli. To, co mówił wam Sławek 15 minut temu. To, co robisz, przedawając myśli, jest dla ciebie głównie, a nie dla czytelników. Możesz uczyć się rozwiązywać problemy, czyli holistycznie patrzeć na architekturę, stajesz się pewnie architektem. Którą stronę wybrać? Którą ścieżkę? Nie wiem. Moja rada, której cały czas chcę się nauczyć? Naucz się siebie. Badaj to, co lubisz. Być może popróbuj różnych rzeczy, zanim zainwestujesz 2 lata w naukę technologii. Może chcesz bardziej holistycznie, może w narzędzia, może w legacy, może w passwordy. Zobacz, co lubisz. I ostatnia rzecz. Wydaje mi się, że to jest OK, jak masz wątpliwości, czy to jest dla ciebie. Cały czas wydaje mi się, że jest gdzieś ten cień wątpliwości, czy to jest ta ścieżka, czy nie. To jest normalne. Jak będzie się mieć, nie martw się. Wydaje mi się, że to jest gdzieś tam związane z naszą pracą. Każdy je w jakiś sposób ma. Chyba ukradłem 2 minuty, a to już tyle. Dzięki. Dzięki wielkie. 2 minuty nie robią nam różnicy. Jesteśmy prawie doskonale z czasem, także super. Wielkie dzięki za przypomnienie, że czasami warto zrobić krok do tyłu i zastanowić się w ogóle, dlaczego coś robimy. Przed nami przedostatnia prezentacja dzisiejszego dnia. Już za chwilę Jarosław Ratajski. I ja, szukując jakieś 2 słowa zapowiedzi, pozwolę sobie zacytować opis z LinkedIna, bo jest fenomenalny. Czyli przed wami Jarek Ratajski. Czarodziej, nekromanta, a w wolnej chwili programista w Scali i w Haskellu. Jarku, scena jest twoja. No cześć, właśnie to tak się zdarzyło, że ja wielokrotnie słuchałem Sławka Sobutki i posłuchałem go kiedyś, jak powiedział, żeby zostać magiem. No to zostałem. Chociaż historia tego jest też taka, że im bardziej poznawałem te frameworki popularne, tym bardziej nie chciałem w nich pracować, więc dlatego w sumie teraz pracuję w Scali i w Haskellu. Ale nie o tym będzie, bo to, co chciałbym sobie przekazać, jak byłem tym młodym programistą, ja zacząłem w latach 90. zeszłego wieku, czyli dawno, ja bym chciał sobie pokazać ten obrazek. Co by było niemożliwe, bo ten obrazek pochodzi z 2015 i to nie jest Photoshop, to jest straszliwa katastrofa, która się zdarzyła lotnicza, ale po prostu na pewno znalazłbym inny pasujący. O co chodzi? Tutaj było takie zdarzenie, że podczas startu samolotu jeden z silników zaczął szwankować, więc piloci mieli go wyłączyć i wylądować na drugim, co jest normalne, takie coś się może zdarzyć, nie powinno spowodować katastrofy. Niestety tutaj załoga
popełniła błąd, wyłączyła akurat ten silnik, który działał. I jak się to analizuje, jak się to słyszy, to się zastanawia człowiek, jak mogło się zdarzyć, że piloci, którzy ćwiczą ten manewr na symulatorach, to jest taka standardowa dosyć procedura, popełnili tak głupi, zawstydzający błąd. I co więcej, to się nie zdarzyło raz. Takich katastrof, gdzie piloci wyłączyli silnik działający zamiast tego, który szwankował, wyłącza się ten szwankujący, żeby nie spowodować dalszych pożarów, zdarzyło się kilka razy. I właśnie taki straszliwy błąd i wtedy się myśli, jak się to mogło zdarzyć takiemu pilotowi, a wy będziecie w takiej sytuacji jako programiści, prędzej czy później, że gdzieś tam wrzucicie kod, który wywali się w jakiś spektakularny sposób i jak spojrzycie na te linijki z kodu, to będzie tam coś takiego, co o rany, student by to zrobił dobrze, a wy się pomyliliście. Być może to wasz kolega wtedy będzie lepiej. W razie będziecie sobie wtedy mieli ten właśnie syndrom, o którym tu Magda mówiła, oszusta. No zaraz wszyscy się przekonają, że, no, że ja jednak nic nie umiem, bo robię takie głupie błędy. Czujecie, że już was na tej procesji pokutnej zaraz wystawią. Macie w ogóle do siebie pretensje do tego swojego człowieka, że on jest taki zawodny i tak dalej. Niefajnie. I zastanawiam się wtedy, i co możemy zrobić, żeby takie rzeczy się nie powtarzały. No i sobie mówimy, następnym razem będziemy bardziej uważni. Będziemy bardziej skupieni na tym, co robimy, no bo oczywiście tam trzeba jednak myśleć, to następnym razem będę czytał dwa razy ten kod. A w ogóle bardzo często się zdarza błąd taki, że ja nie przeczytałem dokumentacji do końca i okazało się, że po prostu o pewnej podstawowej rzeczy nie wiedziałem. No i jest klops. Tyle, że czy to jest możliwe być uważnym, skupionym tam 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, powiedzmy 40 tygodni w roku, zakładam, że jeździmy czasem na jakieś urlopy i na przykład przez 20 lat, ja już programuję więcej niż 20 lat, to mam tak w teorii gdzieś ponad 32 tysiące godzin przepracowanym. Pilot jak lata, to podobno piloci tak mówią, nie znam się tak naprawdę na lotnictwie, to oni mówią, że takie po prostu 20 minut startu, 20 minut lądowania, to są to momenty, które muszą się skupić, a pozostałe to w zasadzie lecą na autopilocie, nie muszą się specjalnie przejmować. No właśnie, a my w każdej chwili możemy zrobić głupi błąd. No może nie wszyscy programują 8 godzin dziennie, ja nie programuję 8 godzin dziennie. Może to by było tych godzin tak naprawdę 16 tysięcy, ileś tam, ale ich jest dużo. Więc ten błąd pewnie raczej będzie. Co gorsza, w odróżnieniu od ludzi, którzy latają samolotami, gdzie oni ćwiczą, zanim polecą tym samolotem, to długo ćwiczą w symulatorze ten model. No mamy ciągle nowe technologie. Ja co chwila dostaję nowe biblioteki, nawet nowe języki programowania. Ja w zeszłym roku poznałem, zapisałem w 4 nowych językach programowania, których wcześniej nigdy nie widziałem na oczy. I musiałem się tego nauczyć i to poszło na produkcję. No i teraz jakie mam szanse, żeby czegoś podstawowego nie wiedzieć, żeby nie zrobić głupiego błędu? I sobie też myślimy, no ale jest na pewno ten doświadczony programista. I to jest to. Jak ja byłem taki właśnie w tych latach 90., to myślałem, że kiedyś będę takim programistą doświadczonym i nie będę już robił takich głupich błędów. Już nie będzie mi wstyd. I na pewno w bankach tu pracują tacy programiści. I w ogóle w samoloty też programują tacy lepsi programiści. Oni błędów nie popełniają. Nie? I zawsze mi się wydawało, że tacy są właśnie ci lepsi programiści, ja taki chcę być, a jakoś tak było, że ja i mój zespół to wyglądaliśmy bardziej tak. Tyle, że teraz już wiem. Błędy się zdarzają w bankach. Ja byłem w tych bankach, a co gorsza, im bardziej ten zespół wygląda na ten taki w uniformach, w skafandrach, tym tak naprawdę kod jest tam gorszy. To najlepiej mi się pracowało w zespołach, które myślały, że są najgorsze i że robią błędy i chcą być lepsze, bo oni właśnie chcieli być lepsi. A najgorzej tam, gdzie ludzie myśleli, że są super i nie popełniają błędów, w ogóle mam zabronione. I oczywiście w ogóle jestem taki trochę bug-driven, że dla mnie to była obsesja i nadal to trochę jest. Ja pracuję teraz nad językiem programowania, który ma zmniejszać liczbę błędów. I można tak zrobić, że mu testy nas trochę zabezpieczą, przeglądy kodu, bezpieczne języki programowania, bezpieczniejsze frameworki i tak dalej, ale błędy będą. Więc co można zrobić? Trzeba po prostu wiedzieć, że będą i ograniczać szkódki, na przykład kopie zapasowe. Jak administrator robi migrację danych, to trzeba zrobić kopię zapasową. Kopię zapasową kodu wszystkiego. Trzeba przewidzieć, że kod się update'uje, bo będą w nim błędy. Trzeba przewidzieć, że jak pracujemy w branży finansowej, robimy przelewy, to czasem trzeba będzie, że ktoś manualnie poprawi, bo pójdą pieniądze nie do tych ludzi, przyślemy źle i na to trzeba mieć odpowiedni dział i tak dalej. To są sprawy jakby troszkę poza programistami, ale programista musi wiedzieć, musi mieć komfort psychiczny, że to tam jest. O tym mówiła też Magda. Musi mieć komfort, że mamy prawo zepsuć i musi być taka kultura, że nikt nas nie będzie przeciągał po ścianie. I generalnie o to chodzi, żeby nie bać się tych błędów, bo wtedy się możemy z nich uczyć, trzeba je przytulić. I jakby na koniec, krótko, bo właśnie my nie jesteśmy idealni, nie tylko o błędy chodzi. My nie czytamy dokumentacji, kiedyś miałem zawsze pretensje, by nie czytać dokumentacji. Nie czytamy dokumentacji, bo jak miałbym przeczytać dokumentację do wszystkich bibliotek, których używam, to bym nadal czytał,
i nie nadążałbym i nigdy bym jeszcze żadnej linijki kodu nie napisał. 30 lat temu może to było, nie trzeba było dwie książki przeczytać i się dało, teraz już nie. Czasem mam w nosie logikę biznesową, bo jak pracujecie już ileś lat, to ile razy możecie się uczyć kolejnego biznesu? Czasem mam złe dni. I tak, jestem człowiekiem i trzeba, w sumie to mam taką dla siebie radę, nie staraj się być robotem, polub swojego ludzia, programistę i go przytul. I dzięki. Dzięki, Jarek. Przyznam szczerze, że po tych wszystkich prezentacjach mam takie wholesome moment, takie naprawdę faktycznie jest to przytulenie tego programisty i bardzo pozytywne emocje. Przed nami teraz Olga Maciaszek-Szarma, Senior Software Engineer w Springu. Zapraszam. Cześć. Tak, więc ja nie byłam w stanie wybrać jednej rady, którą mogłam wam dać, więc postanowiłam powiedzieć krótko o trzech rzeczach, które bardzo mi pomogły na początku i które pomagają mi w zasadzie cały czas. Pierwsza rzecz to taka, żeby uczyć się ciągle od bardziej doświadczonych od nas osób, czyli po pierwsze nie bójcie się zadawać pytań bardziej doświadczonym osobom zespołu, gdy czegoś nie wiecie albo nie rozumiecie. Zdecydowana większość programistów, programistek bardzo chętnie pomoże, o ile tylko nie będziemy się do nich zwracać co 5 minut. W związku z czym warto się do tego najpierw przygotować, czyli najpierw samodzielnie spróbować rozwiązać problem, użyć debugera, poczytać dokumentację, zastanowić się, jeżeli nadal nie wiemy, pytajmy, tak jak Magda sugerowała. Prośmy o code review. Poradźcie się, jakie książki warto przeczytać, jakie prezentacje warto obejrzeć. Proście ludzi o feedback, spróbujcie znaleźć mentorów i tak jak właśnie mówił Adam i wcześniej Paulina, spróbujcie znajdować takie projekty, takie miejsca, takie prace, gdzie będą ludzie bardziej doświadczeni od was, od których będziecie się ciągle mogli uczyć. Kolejnym fenomenalnym miejscem, żeby się uczyć od innych, są właśnie spotkania takie jak to, wszelkie prezentacje, konferencje, a jeszcze lepiej, jak kiedyś znowu będzie można bywać na nich na żywo. Bardzo wiele ciekawych rzeczy można się dowiedzieć o tym, co ktoś zrobił w swoim projekcie, co się sprawdziło, co nie, z rozmów na korytarzu. Inne miejsce, gdzie fenomenalnie można się uczyć od innych, to open source i chciałabym was wszystkich bardzo zachęcić do kontrybuowania do open source. I często ludzie myślą, że nie, jak jestem początkujący, to nie mogę tego robić, bo nic nie umiem i wyśmieją mnie tam i w ogóle ludzie są zestresowani i boją się kontrybuować. Wiesz, wcale tak nie jest, ponieważ po pierwsze możemy robić też bardzo małe zmiany, czyli na przykład poprawić coś w dokumentacji, zgłosić jakiś błąd i tak dalej. Rzeczy, które są bardzo proste, ale bardzo potrzebne i bardzo doceniane. A po drugie, możemy najpierw zobaczyć, jak dana społeczność open source wygląda, jak projekt jest utrzymywany, jakie komentarze ludzie zostawiają, jak się ze sobą komunikują. Znaleźć taki, który ma na przykład first timer issues, czyli rzeczy oznaczone do zrobienia dla początkujących, bo to będzie projekt, gdzie ludzie będą chcieli nam pomóc, gdzie będą nas chętnie widzieli i faktycznie takie issues oznaczone first timer są często bardzo łatwe i możemy od nich zacząć. I nie tylko ogromnie dużo się nauczymy z review PR-ów robionych przez społeczność, ale będziemy sobie budować fenomenalne publiczne CV. Kolejna rzecz to używanie debugera. Mimo że często to jest coś, o czym na uczelniach nie uczą, to zakładam, że każdy, kto pracuje, już z tego debugera korzystał. No i można oczywiście używać go w taki sposób, jak większość zawsze go używa, czyli do znajdywania przyczyny błędów. Ale można też pójść krok dalej, na przykład używać go właśnie do tego, o czym mówił Sławek, czyli do zostania magiem, ponieważ nie zawsze mamy czas, żeby przeczytać te wszystkie książki i całą dokumentację wszystkiego. Bardzo dobrym pomysłem jest często przedebagowanie się przez te wszystkie automagiczne frameworki, biblioteki i inne rzeczy, żeby zobaczyć, jak to działa, zrozumieć, co tam się dzieje i móc się czegoś nauczyć z kodu innych. Więc bardzo zachęcam do stosowania debugera. Przypominam, że można też używać zdalnego debugera i można też debugować proces budowania naszej aplikacji. Bardzo nam się to przyda. Kolejną rzeczą, tutaj last but not least, jest testowanie. Niestety jest tak, że spokojnie w Polsce można skończyć informatykę nie napisząc, ani nawet nie zobacząc ani jednego testu.
Niestety jest też tak, że zdarzają się stanowiska, gdzie dalej można kontynuować bez pisania ani bez oglądania żadnego testu. Natomiast jest po pierwsze tak, że kod zawsze będzie zawierał jakieś błędy, ale dzięki testom możemy zdecydowanie ograniczyć liczbę błędów, a szczególnie tych najpoważniejszych. Poza tym, jeżeli im wcześniej błąd zostanie wykryty, tym tańsze i łatwiejsze będzie naprawienie go. Więc nie czekajmy na testy end-to-end i jakiś inny zespół, który nam to manualnie przetestuje albo dopiero aż biznes zweryfikuje działanie tej aplikacji na produkcji. Tylko rozsądnie pokryjmy ten kod testami jednostkowymi i integracyjnymi już na początku. Poza tym, że znacznie zredukuje nam się liczba błędów, to testy ułatwią nam refaktorowanie kodu w przyszłości. A ważną rzeczą w systemach jest też to, żeby one były elastyczne, żeby łatwo się dało je zmieniać. I jeżeli mamy testy, nie boimy się tego robić. Dodatkowo testy będą stanowić żywą dokumentację naszej aplikacji, pod warunkiem oczywiście, że będą odpowiednio czytelnie napisane. Będziemy mogli przejść przez te testy i często będzie nam na podstawie tych testów dużo łatwiej zrozumieć wymagania biznesowe, to jak coś faktycznie działa, to jakie mamy przypadki brzegowe, niż moglibyśmy to zrozumieć z jakiejkolwiek dokumentacji pisanej przez biznes albo nawet pisanej przez nas samych. I tu się kończy czas. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, Olgu. Olgo. Tak. Ekserki. Przed nami teraz sesja questions and answers, więc wyszerowuję wam ekran. Powinniście widzieć pytania. Mamy już kilka pytań. Śmiało możecie dodawać kolejne. Przyznam szczerze, że nie przemyślałem, w jaki sposób będę kierował otwarte pytania, więc jeżeli ktoś będzie czuł, że chce odpowiedzieć, to może niech odpowie. Zacznijmy od pierwszego pytania. Jakie możecie polecić sposoby na to, żeby regularnie znajdować czas na naukę? To może ja się posłuszę o odpowiedź. Jasne. Dobra, słuchajcie, no to pierwsze pytanie do wszystkich. Chcecie niebieską czy czerwoną pigułkę na początek? Czerwoną. No dobra. No prawda jest taka, że mamy skończoną ilość czasu, a i czas jest, tak naprawdę nie ma problemu z ilością czasu, tylko z ilością rzeczy, które pakujemy. A jeśli coś jest dla nas ważne, to na to czas zawsze się znajdzie. Więc trzeba wybierać, ale żeby nie brzmiało to tak strasznie, to powiem, że trzeba się nauczyć organizować ten czas i powywalać rzeczy, które ten czas zabierają, a nie pomagają nam w niczym. Ile siedzimy przed telewizorem, ile siedzimy na YouTubie, ile marnujemy czasu na przeglądanie TikToka czy Instagrama. Wierzę, że po wywaleniu albo przynajmniej po układaniu priorytetów co najmniej znajdzie się te co najmniej kilka minut, żeby jednego czy ze dwa blogi przeczytać. A tak naprawdę w nauce i zdobywaniu kompetencji nie jest ważne to, żeby siedzieć codziennie po kilkanaście godzin, albo nawet raz pojedyncza posiadówa na 12 godzin wiele nam nie pomoże. Ważne jest, żeby to był proces, który odbywa się w miarę regularnie. Czyli jeśli jesteśmy w stanie znaleźć dziennie chociażby 15 minut na to, żeby coś przeczytać i będziemy to w miarę regularnie kontynuować, to jest jakaś szansa, że coś z tego, znaczy no, na pewno coś z tego będzie. Natomiast warto też zastanowić się, czy nie potraktować nauki jako części swojej pracy. Jeśli nie mamy możliwości na naukę w pracy, no to może jednak warto wydłużyć sobie czas pracy z 8 godzin do 8 do 8,5 czy do 9, żeby jakoś zainwestować w przyszłość. Ale osobiście polecałbym wynajdywanie takich miejsc, gdzie większą część nauki możemy zdobyć w pracy. Osobiście, tak jak to wyglądało u mnie, praktycznie przez całe życie wręcz musiałem odreagowywać, tak powiem, po pracy te rzeczy, które robiłem na co dzień. Ale osobiście, jak teraz wylądowałem w Hazelcastie i na co dzień mam do czynienia z dosyć ciężkimi i ciekawymi rzeczami, to już nie mam takiej potrzeby
nie mam takiego kaca moralnego po zakończeniu dnia, żeby siąść na 2-3 godziny i poklepać open source'u. Dzięki, Krzysiek. Może ktoś jeszcze chciałby odpowiedzieć na to pytanie? Ja mogę powiedzieć tym, od czego zacząłem, czyli zrozum siebie i co ciebie motywuje. I na przykład mnie motywuje uznanie. Więc wpędzam się w różne sytuacje, w których po prostu muszę się czegoś nauczyć, żeby się z tym podzielić. Na przykład tak się zaczęły moje występy na konferencjach. Skoro już byłem w sytuacji, gdzie będę występował za tydzień, to muszę się czegoś nauczyć. Pewnie mam jakieś podstawy, muszę wejść dalej. Nie wiem, zapisuję się na szkolenia, bo wiem, że mój przyszły ja będzie miał milion innych rzeczy lepszych niż szkolenie. No ale jak już jest w kalendarzu, jestem zapisany, zapłaciłem, no to idę na nie i mój jeszcze bardziej przyszły ja sobie za to podziękuję. Więc to jest trochę hakowanie samego siebie, ale przez to, że po prostu wiem, co je motywuje i jak działam. Dzięki, Adam. Jeżeli nikt nie chce nic dodać, to możemy przejść do kolejnego pytania. Jest ono skierowane do Kuby Nabertalika, ale Kuby już z nami niestety nie ma. Ale myślę, że mamy całkiem dobre grono ekspertów, które może jest w stanie na to pytanie odpowiedzieć. A pytanie brzmi, czy robiąc MVP, nie znając jeszcze dobrze domeny, warto już od razu dzielić projekt na moduły? Może, czekajcie, czy to zadziała, zadziała. To może dwa słowa ode mnie w tej sprawie, czy mnie słychać, czy nie? Słychać. Dobra. Tak, w sensie odpowiedź brzmi jak najbardziej przy MVP, tak, bo MVP to już jest produkt, który będziecie dalej rozwijać, to nie jest POC, które wrzucicie do kosza. Na razie tworzycie minimalny projekt, jaki macie stworzyć, a który będzie spełniał jakąś wartość, jakiś proces biznesowy lub coś minimalnego, jeżeli chodzi o biznes. Więc już w tym momencie trzeba zacząć myśleć o podziale tego, w przeciwnym wypadku po MVP będziecie musieli to wrzucić do kosza i napisać to na początku, od początku, co mija się z celem samego MVP. To nie jest POC, tak? To nie jest proof of concept, nie testujemy tego, nie robimy to na jakiejś zamkniętej grupie, po prostu to wypuszczamy i sprawdzamy rynek, czy rynek to łyknie, tak? Oczywiście jakieś trade-offy można zastosować, ale te trade-offy nie powinny być tego, że potem nie jesteśmy w stanie tego dalej rozwijać. MVP ma być podstawą do budowania dalszej funkcjonalności systemu. To jest my take, of course. Sorry. Ja bym wyszedł od tego, co powiedział Kuba. Adam, przerwę ci. Tutaj Sławek podniósł rękę, więc... A, to Sławek, da. A, idziesz, no. Ale nie, jak najbardziej możesz kontynuować, ja poczekam. O, nie, widzę, nie, już proszę. Widzę, że pytanie jest dobre, bo coraz więcej osób podnosi rękę, ale... To, no bo rozumiem, z pytania wybrzmiewa lęk, no bo ja mogę to źle podzielić. I pewnie tak się stanie, no ale come on, może nie wszystko będzie źle. A gdyby użyć jeszcze pewnych heurystyk, tutaj zachęcam, wbij sobie na YouTube'a moje nazwisko i taką prezentację Poznaj swoje granice, jest parę heurystyk. Najprostsza, na jakie główne pytania szukasz odpowiedzi z tego systemu? I moduł zakreślasz wokół odpowiedzi na to pytanie. Tam jeszcze jest parę niuansów, jak sobie API zrobić, żeby to było niezależne, ale jak sobie tak postawisz heurystykę a propos wydzielania modułów, jest i tam jeszcze parę innych, ale to jest taka najprostsza i najbardziej skuteczna, no to nie pomylisz się grubo. Jak się pomylisz, no to może kilka z tych modułów będzie do wywalenia, a nie wszystkie. Dzięki, Sławek. A dla mnie podnosiłeś ręki, ale jak już się... Nie? Jednak nie? Dobra. Nie, już zostawię. Okej. Okay. Kuba? Proszę, Jarek Rutejski. Okej, to ja mam takie podejście, wiadomo, it depends, ale mnie strasznie wnerwia właśnie nadmiarowe architekturowanie wielu projektów, bo zależy ile ludzi mamy. Jeżeli mamy projekt, w którym jest nas, nie wiem, dwóch, trzech, czterech, jest to zgrany zespół, to naprawdę nie ma problemu, żeby iść na skróty, bo my nie rzeźbimy tego w jakichś tam tabliczkach glinianych, że tego kodu, że rzeczywiście trzeba będzie ten kod rozbić i pisać od nowa. Nie, mamy fajne narzędzia do refaktoryzacji, ten kod jest typowany, jak napiszemy sobie trochę testów, to tak naprawdę się okazuje, że no jak dojdziemy do tego, dobra, to już nam przeszkadza, że to jest wszystko w jednym worku, a to już zaczyna działać, no to sobie to zaczynamy wtedy rozbijać. I właśnie
inna będzie sytuacja, kiedy ten zespół jest już tam wrzucony od razu, jest 8 osób, bo wtedy jak będziemy w jednym miejscu, co my będziemy przeszkadzać. Jak to jest 4 osoby tak nie do końca się znające, to również pewnie będzie sobie przeszkadzać, ale bardzo często ja właśnie bardzo lubię małe zespoły, takie nas dwóch coś robimy i wtedy tak naprawdę ja widzę więcej szkód z tego, że od razu idziemy tym szerokim frontem i przygotowujemy się, że to za 5 lat będzie od razu gotowa architektura. Nie, nie. Często nie ma sensu. Jasne, czyli w sumie tak naprawdę ważna jest elastyczność, nie przekombinować od razu za dużo, myśleć o prostych rozwiązaniach i skupić się na rzeczach, które są ważne. Ja już odklikuję, to następne pytanie jest w sumie kontynuacją, więc przeszliśmy już do, czy warto uczyć się i pracować po 12-14 godzin dziennie, czy to droga do szybkiego wypalenia zamiast efektu trampoliny wiedzy. Ja nie wiem, Sławek i Jarek, czy wy tak jak ten, jak te BMW na pasie autostrady cały czas kierunkowskaz macie włączony. Nie słyszę cię, Sławek. Nie mówię, że ja wyprzedzam z prawej, bo w Polsce można. Czy ktoś chciałby coś dodać? Bo ja mam też trochę wrażenie, że pierwsze pytanie, które było, trochę na to odpowiadało. Dobra, to ja może dodam od siebie. Znam chyba jedną albo dwie takie osoby, które pracowały te 12-14 godzin, uczyły się i były szczęśliwe i świetnie funkcjonowały. Natomiast, więc jak, jeżeli ty jesteś jedną z tych dwóch, trzech, czterech osób, które ktoś może zna, to tak, ale zdecydowana większość ludzi, jakich znam, jednak źle funkcjonuje albo przynajmniej zaczyna źle funkcjonować po jakimś czasie i zaczyna to prowadzić do wypalenia i zamiast koncentrować się na tym, jak więcej pracować albo więcej się uczyć, lepiej zwrócić uwagę na to, czego się uczyć, co zrobić w pracy, co naprawdę coś zmieni, w co warto zainwestować czas i po prostu spędzić ten czas lepiej, a niekoniecznie więcej go poświęcić. To może ja tutaj dodam, bo ja akurat, moja prezentacja była trochę związana z tym, że na pewnym forum występuję i budzę przerażenie, że straszne, nie chcę być takim człowiekiem, to cały czas się ciągle czegoś nowego uczy, ja tak nie mogę, w takiej branży nie mógłbym pracować, bo ludzie myślą, że właśnie cały czas nie uczę, co jest nieprawdą. Ja gram w gry komputerowe, na przykład w wirtualnej rzeczywistości, jeżdżę na rowerze i tak dalej. I powiem tak, jak ja byłem 20 lat, to wtedy byłem młody, tak o ile dobrze pamiętam, chociaż nie pamiętam, może byłem stary, jak miałem 20 lat, nie pamiętam jak to było, ale wtedy siedziałem przy tym komputerze bardzo dużo, ale to wcale nie znaczy, że się dobrze uczyłem, uczyłem się bzdur bardzo często. I nie wiem, czy to mnie gdzieś tam pociągnęło. Raczej mnie pociągnęło do tego, że jestem w pewnym sensie takim ogarniaczem, bo zawsze byłem pracowałem na tej zasadzie, że to, co robię w pracy, to chcę od A do Z wiedzieć wszystko, co tam się dzieje. Jak coś się dzieje nie tak, to nie zadowalałem się tym, że zmieniłem dwie linijki i już działa, tylko zawsze chciałem dowiedzieć się, no ale dlaczego po zmianie dwóch linijek zaczęło działać, nie? Albo że nie działa na serwerze, nie, to nie mój problem administratorów, nie, to mój problem, zawsze chciałem wiedzieć do końca i wtedy bardzo dużo czasu inwestowałem, ale teraz w perspektywie właśnie tego 40-latka albo myślę człowieka, który chce mieć życie, już nawet 40-latkiem w zasadzie prawie nie jestem, to człowieka, który chce mieć życie, no to można sobie robić różne skróty i są lepsze lub gorsze, na przykład ktoś kiedyś mi sprzedał bardzo fajny patent, z którego ja wiele lat korzystałem, po prostu nie trać czasu na przykład w komunikacji. Jedziesz metrem, autobusem, pociągiem, to jest 20 minut, w których można sobie przygotować wcześniej listę wideo na YouTubie, które chcesz posłuchać. Bardzo zacząłem słuchać. Jeżdżę na rowerze, mam specjalny sprzęt, który pozwala mi słuchać, na przykład przez godzinę, jak jedę na rowerze, jakiegoś długiego podcastu i słyszeć, co się dzieje na ulicy. Da się coś takiego zorganizować. No i generalnie, ale ja nadal, ja nie chcę być tylko takim właśnie człowiekiem, robotem. Ja czasem gram w gry komputerowe po to, żeby być świeży, żeby sobie też zresetować ten mózg i tak dalej. Dzięki, Jarek. To może teraz kolejne pytanie do Olgi. Czy kojarzysz jakieś repozytoria w Springu, które są beginners friendly? Więc całe community Springa jest friendly ogólnie, czyli ludzie są sympatyczni i przyjaźni. Natomiast jeżeli chodzi o oznaczanie
rzeczy jako first timer issue, to na 100% w Spring Boot'cie pojawiają się takie issuesy. U nas w Spring Cloud'zie też w różnych projektach można je znaleźć, więc zapraszamy. Dzięki. Teraz w sumie takie pytanie, które chciałem skierować do Magdy, dlatego że Magda, tak trochę cię wywołam, ale wiesz, wasza firma jest prekursorem pracy zdalnej i zawsze ludzie mówią, że w pracy zdalnej to nie wiem, może tak ciężej jest przez te 8 godzin siedzieć przed monitorem, albo czy w ogóle to jest ważne, żeby siedzieć te 8 godzin przed monitorem, więc pytanie jest takie, jak dbacie o skupienie w trakcie tych 8 godzin pracy? Często mam z tym problem. No to jest pewnie temat rzeka i ile osób, tyle odpowiedzi na to pytanie. Ja takie dwie rzeczy, które u mnie działają, to po pierwsze robienie sobie przerw i to nie takich przerw na scrollowanie jakiegoś Facebooka, tylko na robienie czegoś zupełnie innego i wstanie od komputera, czyli top 3, nastawienie zmywarki albo nie wiem, zrobienie tam 10 pompek brzuszków czy pajacyków albo przejście się wokół bloku. I to już zupełnie sprawia, że nasz mózg gdzieś tam wchodzi na jakieś takie właśnie odświeżenie, na jakieś takie inne tory i czasem też ciekawe pomysły przychodzą pracowe do głowy przy tym, ale też wydaje mi się, że później łatwiej jest mi się skupić. I drugi taki sposób, który dla mnie jest super, jest taki podział dnia pracy, żeby na początku, jak jeszcze jesteśmy świezi albo świeży, to robimy takie rzeczy trudne i robimy rzeczy właśnie te, które są naszym najważniejszym zadaniem na dany dzień. I to wydaje mi się, że też z kolei przestawia nas na takie tory robienia, bo ja jeżeli pierwszą godzinę swoją pracy poświęcę na Slacka i czytanie maili, no to mam takie tendencje, że już potem następna godzina też jest na tym Slacku i właściwie potem o 14 się zastanawiam, gdzie się podział mój dzień. A jak na początku zacznę od jakiegoś konkretu i jakąś małą rzecz osiągnę, to cały dzień jest pod tym względem łatwiejszy. Dzięki, Magda. Mamy jeszcze tutaj cztery osoby, które chętnie odpowiedzą na to pytanie. Nie wiem, czy wszystkich was poproszę o odpowiedź na to pytanie, ale powiedzmy, że jeszcze Grześka i Kubę poproszę, więc będziemy później przechodzić do następnego pytania. To Grześku, śmiało. Okej. Dobra, słuchajcie. Jak dbam o skupienie się w trakcie tych 8 godzin pracy? No, nie da się, nie ma szans, nie ma takiego dnia, żebym 8 godzin przesiedział w pełni skupiony nad jakimś problemem. Są może pojedyncze wyjątki w całej mojej karierze, ale ogólnie to się nie da. To też było powodem, dla którego tak naprawdę źle znosiłem pracę w biurze. Bo wycieczka rano, przesiedzenie 8 godzin, powrót do domu, byłem totalnie wykończony. Dla mnie rozwiązaniem okazało się praca zdalna i zadaniowy tryb pracy. Mój dzień ogólnie wygląda w taki sposób, że wstaję dosyć wcześnie, około 6 rano. Mam dla siebie może 10-15 minut, żeby zrobić kawę i wtedy zaczynam swój pierwszy taki okres aktywnej, bardzo skupionej pracy. To trwa może godzinę albo dwie. Mam wtedy w miarę spokój, bo wszyscy śpią i mało kto zawraca mi głowę. I jestem w trakcie tych 2 godzin w stanie zrobić naprawdę dużo. Później pojawiają się jakieś spotkania i rozpraszacze. Następnie robię sobie przerwę, lecę na siłownię, idę na długi spacer czy coś innego. Później wracam mniej więcej w porze lunchowej, kiedy znów wszyscy sobie idą. I mam kolejny, mniej więcej godzina, półtorej. A później jeszcze dogrywka wieczorem, kiedy znów nikt mi tej głowy nie zawraca. Więc u mnie nie ma szans na 8 godzin skupienia. Dla mnie naturalnym trybem pracy jest praca w krótkich, bardzo intensywnych sprintach, rozrzuconych najchętniej, najlepiej w trakcie całego dnia. Dzięki, Krzysiek. Kuba? Ja ogólnie pracuję zdalnie, to już będzie w tym momencie 11 lat. I ja sobie wyrobiłem, mi było trochę łatwiej. Na początku bo byłem palaczem nałogowym. Nie paliłem nigdy w biurze, nigdy nie paliłem przy komputerze, zawsze wychodziłem. 45 minut to był mniej więcej okres, kiedy byłem w stanie wytrzymać bez fajka. 45 minut jest to idealny okres skupienia, kiedy na czymś robimy i coś nie mamy przerywników. I to mi zostało. Mniej więcej 45 minut, 50 minut, ja muszę wyjść na 10 minut i muszę odejść od komputera. I to robię mniej więcej już od 10 lat i to mi idealnie się sprawdza podczas normalnego trybu pracy.
nie licząc, znaczy zdalnego trybu pracy, nie licząc oczywiście dłuższych przerw, zamiast przerwy obiadowej, gdzie się je, po prostu nie jem, ja mam trochę inny tryb jedzenia w swoim życiu, ale to, co ja robię zamiast tego, ja chodzę albo na bardzo długie spacery, albo biegam, albo ćwiczę. To jest taka dłuższa przerwa podczas dnia. Czyli ogólnie mniej więcej nie ma tych 8 godzin i w życiu nie wyrobię 8 godzin z tych powodów przerw, ale te przerwy przy pracy zdalnej są wymagane, bo w przeciwnym wypadku tracimy koncentrację, nasz mózg przestanie działać. No chyba, że wpadniemy rzeczywiście w prawdziwy flow. No ale jeżeli ktoś wpada w flow, to się go po prostu z zasady nie przerywa i ciągnie się go jak najdłużej się da. To z takich mojej własnej perspektywy, ale jedna rzecz, druga rzecz ważna, że w pracy zdalnej, bo z tego powodu, że siedzimy bardzo często, różnica siedzenie stanie. Zmiana tego podczas dnia jest wymagana. W sensie normalnie w firmie, jak pracujemy z osobami, to albo zaraz coś stanie, albo się gdzieś przejdzie, cały czas jest ten ruch i to następuje. Przy pracy zdalnej, jeżeli ktoś usiądzie, to może siedzieć cały dzień. Nie róbmy tego. Sami sobie krzywdę zrobimy. Dzięki, Kuba. To przejdziemy do kolejnego pytania. I kolejne pytanie jest skierowane do Jarka. Nasi widzowie zauważyli twój uśmiech. Ty powiedziałeś, że cały sprint jest friendly. Nie, to po pierwsze to nie ja powiedziałem, po drugie mój uśmiech, ja się po prostu uśmiecham i to nie było żadne tendencyjne. Co więcej, ja to potwierdzam, ponieważ jak ja pracowałem w firmach, to wręcz właśnie młodzi programiści robili czasem, jak mieliśmy jakieś tam bugi, czy na jakieś pomysły, na przykład coś dodać do Spring Batch, to wręcz dorzucali kontrybucje i byli tam bardzo pomocnie prowadzeni przez ludzi właśnie z tego community springowego wręcz. Więc ja się po prostu, ja może jestem znanym, tutaj pewnie ktoś prowokacyjnie wrzucił, bo jestem znanym miłośnikiem Springa, ale tak naprawdę w tym kontekście to było bardzo, bardzo dobrze podane, bo tak ja to potwierdzam z własnego doświadczenia. Chociaż ja sam nie robiłem tych kontrybucji. Przyznam szczerze, że sam też kontrybuowałem kiedyś do Spring Cloud i to było naprawdę przyjemne doświadczenie, bo czasami się zdarza, że człowiek zrobi pull requesta, spoci się, żeby to była fajna rzecz, a ostatecznie to maintainer nie znajdzie czasu i to po prostu będzie gdzieś tam kisło przez lata, a faktycznie do osób, które zajmują się Spring Cloudem, bardzo szybko można dotrzeć, szybko można się dogadać i PR pewnie też szybko znajdzie swoje miejsce na masterze. Pytanie jest chyba do Olgi. Tak, ustawiam. Tak. Na początku, jak zupełnie nie mam doświadczenia, to warto zacząć na przykład od poprawienia czegoś w dokumentacji, żeby w ogóle, nie wiem, sklonować sobie ten projekt, zrobić brancha, zobaczyć, jak działają PR-y i tak dalej. Można zgłosić jakiś błąd. Natomiast później, jak chcemy już zrobić jakiś feature, naprawić coś, to warto jest szukać. Oczywiście, jeżeli wiemy, co chcemy zrobić i widzimy jakiś błąd, a jesteśmy specjalistami albo po prostu wiemy od razu, bo zepsuło nam się to, znaczy widzimy błąd w naszym projekcie, wiemy, jak to rozwiązać, no to nie jest tak, że musimy koniecznie tylko te first timers issue naprawiać. Wcale tak nie jest, można od razu zaczynać jakąś większą kontrybucją. Ale jeżeli ktoś nie jest doświadczony, to właśnie warto znaleźć takie rzeczy, które mają etykietę na GitHubie first timers issue, first timers only. Wszystkie tego typu etykiety będą świadczyły o tym, że po pierwsze to issue powinno być łatwe do zrobienia, a po drugie, że w tym projekcie w ogóle ludziom się chce mentorować i chce się, nie ma chyba takiego słowa po polsku, ale chce się wspierać osoby, które po raz pierwszy kontrybują i będzie nam łatwo pewnie z nimi współpracować. To prawda. Jest jeszcze taka stronka, nie wiem czy wciąż działa, ale kiedyś było coś takiego jak Issue Hub, które pozwalało przeszukiwać wiele repozytoriów naraz właśnie określonych takimi labelkami dla osób, które dopiero zaczynają. Może przejdźmy do następnego pytania i to pytanie chciałbym skierować na przykład do Pauliny. Okej, no to nie wiem, podejrzewam, że tutaj nie ma jednej dobrej odpowiedzi, skąd czerpać wiedzę do nauki. Chyba mocno zależy od tego, cokolwiek wam działa, to i co wam się chce, jakie treści wam się też chce konsumować. Jeżeli wolicie konsumować treści wideo, no to jasne YouTube, nie? Jeżeli książki, to książek też jest całkiem spora ten
sporo i tak samo Udemy. Chyba to, co ja przynajmniej jak zwracałam uwagę na początku, no to fajnie by było rzeczywiście, żeby to były treści jakoś takie bardziej zweryfikowane, bo zwłaszcza na początku możemy mieć problem z ustaleniem jakby kogo, no to co jest rzeczywiście jakby taką walidną wiedzą. Ja akurat zaczynałam chyba z tutoriali, które były oficjalnie przez Google tworzone, więc to dla mnie było w sumie wartościowe, że wiedziałam, że, no, że ta wiedza jest taka właśnie bardziej legitna. Nie wiem. Dzięki, Paulina. Prawda jest taka, że faktycznie jest w internecie bardzo dużo rzeczy wątpliwej jakości i niełatwo jest, szczególnie na początku, odsiać te, które są warte naszej uwagi. Może ty, Tomku, będziesz miał parę jakichś porad na ten temat, skąd czerpać wiedzę do nauki? Jest takie powiedzenie, że jeżeli chcesz się szybko czegoś nauczyć, to napisz to w internecie i na pewno zaraz ktoś się znajdzie, kto wytknie ci błąd. Stąd też i kilka osób o tym wspominało, żeby mieć bloga. Ja też pisałem o Stack Overflow, więc jeżeli chcecie się czegoś nauczyć, to zacznijcie robić sobie jakieś notatki, opublikujcie je. Być może znajdzie się ktoś, kto podpowie wam i być może znajdzie się ktoś, kto wytknie wam po prostu błąd i w ten sposób też znajdziecie swojego takiego małego mentora gdzieś tam po drodze. Więc to jest taka trochę nietypowa droga. Znaczy, jeżeli się czegoś uczycie, to po prostu gdzieś sobie gromadźcie wiedzę w jakimś takim swoim najlepiej publicznym notatniku. Mówiąc już troszkę bardziej poważnie, każdy ma trochę inny model na nauki. Nie wolą oglądać sobie YouTube'a, ja słucham nałogowo podcastów, można czytać książki, także właściwie materiałów jest taki ogrom w internecie, czasem tylko trudno znaleźć te właściwe. Taka jedna podpowiedź dla was, chyba największą motywację do nauki można zdobyć wtedy, kiedy za materiały się płaci. Więc jeżeli już zapłacicie za jakieś szkolenie, za jakiś kurs online i tak dalej, to jest bardzo duża szansa, że je obejrzycie. Nie macie gwarancji, że będą dobre, ale macie gwarancję, że przebrniecie do końca. Ja też wiem, że nawet na Coursera miałem dużo większe szanse na dokończenie kursu, jeżeli za niego wcześniej zapłaciłem. To też a propos motywacji i tego, jak zmusić się do nauki te chociaż 15 minut dziennie. Dzięki, Tomku. W sumie to ostatnie pytanie. Jeszcze tylko chcę zaznaczyć kreatywność Sławka, który mimo tego, że nie znalazł czasu, żeby odpowiedzieć, to znalazł sposób, żeby wam odpowiedzieć. Więc gratuluję kreatywności i dziękuję wam wszystkim za uczestnictwo i za to, że byliście z nami. Oddaję jeszcze głos Karolowi, żeby też mógł się z wami podzielić kilkoma słowami. Wielkie dzięki, Waldku. Mam nadzieję, że uda się włączyć ten slajd. Podziękowaniami. Doskonale. Ja tak dosłownie jednym zdaniem bardzo wszystkim wam dziękuję. Po pierwsze dziękuję wszystkim tym, którzy przyszli i posłuchali, a po drugie z całego serca dziękuję wszystkim prelegentom. Zebraliśmy naprawdę ekipę, której nie powstydziłaby się żadna konferencja w Polsce czy na świecie. Także jeszcze raz ogromne serduszka i tule programisto ludzi. Ja was wszystkich gorąco zapraszam na naszą stronę internetową do śledzenia nas na jagademy.eu. Przed nami masa wartościowej wiedzy. Kolejne spotkanie już 9 lutego i mam nadzieję, że tam się z wami spotkamy. Także jeszcze raz wielkie dzięki. Do zobaczenia. Życzę wam miłego wieczoru. Dojechaliśmy idealnie równo o 21:00, także świetnie. Wielkie dzięki. Na razie i cześć.